No i tak jak zapowiadałem, z małym poślizgiem, ale jednak udało się, rozpoczynamy naszą dzisiejszą nową audycję Wieczór Kryptozoologiczny w Radiu Paranormalium. Dlaczego Wieczór Kryptozoologiczny? Ano dlatego, że wczoraj, tak dokładnie, portal kryptozoologiczny kryptozoologia.pl obchodził swoje 7 urodziny. Dokładnie 7 lat temu do sieci zawitała druga naówczas, a obecnie jedyna większa strona poświęcona tematyce kryptozoologicznej. Program dzisiejszej audycji będzie wyglądał tak, że już za chwilę o godzinie 19 wyemitujemy równolegle z Grudziąckim Radiem Internetowym nowy odcinek audycji Arka Paterka Pararadio. Kto słuchał 7 sierpnia 2011 roku audycji inaugurującej działalność Radia Paranormalium, ten zapewne pamięta, że planujemy z Arkiem Paterkiem, czy planowaliśmy, nagranie kiedyś czegoś wspólnego i tak oto właśnie w ten poniedziałek nasze plany się ziściły. Dowiecie się z tej audycji m.in. czym jest kryptozoologia, na jakie poddziedziny się dzieli. Będzie też bardzo dużo informacji na temat kryptyd, które występują bądź występowały na terenie naszego kraju. Poza audycją Arka Paterka będziemy m.in. czytać fragmenty wybranych książek o tematyce kryptozoologicznej. Właśnie pierwszy taki fragment... Coś za głośno? Właśnie pierwszy taki fragment zaprezentuję już za chwilę. Poza książkami zaprezentuję również materiały przygotowane przez zaprzyjaźnioną grupę Infra oraz materiały przygotowane przez redakcję portalu Paranormalium i Kryptozoo. Wracając do książki, której fragment za chwilę na dobry początek zaprezentuję, będzie to praca pionierska, właściwie wstęp z pracy pionierskiej Bernarda Edelmont Na tropie nieznanych zwierząt. Naprawdę, kto jeszcze nie miał okazji tej książki przeczytać, czy choćby przejrzeć, to powiem tak. To jest pozycja dla osoby interesującej się kryptozoologią, wręcz obowiązkowa. Będzie to kilka słów wstępu, które otworzą naszą dzisiejszą audycję. Wieczór kryptozoologiczny w Radiu Paranormalium. Fragment, który za chwilę usłyszycie, pochodzi z wydania z 1969 roku. Z języka angielskiego tłumaczyła Helena Kachanowa. Większość zoologów zapatruje się sceptycznie na możliwość istnienia nieznanych jeszcze gatunków dużych zwierząt. Niektórzy posuwają się tak daleko, iż nie tylko zachowują właściwy uczonym uzasadniony krytycyzm aż do otrzymania dowodu istnienia danego gatunku, lecz twierdzą a priori kategorycznie, że nie może on istnieć. Tych naukowców trzeba niekiedy zmuszać do uznania swojej omyłki. Opór uczonych wypływa z trzech przesłanek. Po pierwsze, twierdzą, że cały świat został już dokładnie zbadany. Po drugie, od długiego czasu, a co najmniej od wykrycia okapi, nie dowiedziano się o żadnym nowym zwierzęciu. Po trzecie, pewne zwierzęta, o których sądzono, że jeszcze istnieją, okazały się gatunkami od dawna wymarłymi, kopalnymi. Wszystkie trzy przesłanki są jednak niesłuszne. Skoro tak jest stanowisko nauki oficjalnej, trudno się dziwić, że szary człowiek z pogardą i niewiarą przyjmuje relacje o nieznanych zwierzętach, choćby pochodziły one z rzetelnych źródeł i były szczegółowo udokumentowane. Prasa zamieszcza o tym dość częste, lecz tylko powierzchowne wzmianki, gdyż i dziennikarze traktują ten temat z poważliwą ironią. Przyznać jednak trzeba, że ich wątpliwości bywają często aż nadto uzasadnione. W 1950 roku pewna agencja fotograficzna reprodukowała zdjęcie ogromnego zwierzęcia, które fala wyrzuciła na brzeg w pobliżu Suezu. Określono je mianem tajemniczego potwora morskiego. Zdjęcie przedstawiało dużego wieloryba o wielkich, zakrzywionych kłach.
Dla oka doświadczonego badacza od pierwszego wejrzenia jasno jednak rzeczą było, że chodzi tu o zwykłego wieloryba, którego kości szczękowe wypchnięte zostały na zewnątrz wskutek jakiegoś wypadku. Zwierzę uderzyło widocznie łbem o minę lub o śrubę okrętową. Tuż przed wojną niektóre dzienniki i magazyny ilustrowane przedrukowywały wiadomość o żyjącym małpoludzie zwanym Adzo, którego znaleziono w północnej Afryce. Zamieszczone było też jego zdjęcie. Okazało się, że był to idiota, mikrocefal o niedorozwiniętej czaszce, jeden z owych potworków, jakie pokazują czasem w budach jarmarcznych. Lecz choć zdarzają się podobne kwiatki, nie należy od razu sądzić, że wszystkie wiadomości o nieznanych zwierzętach są zmyślone. Jeśli ktoś dał się nabrać oszustowi, to jeszcze nie powód, by przestać ufać uczciwym ludziom. A tak właśnie zachowują się dziennikarze i ogół społeczeństwa, wywołując często pożałowania godne skutki. Świat nie jest bynajmniej dokładnie zbadany. Znamy go wprawdzie z punktu widzenia geografii, nie ma już bowiem nieodkrytych dużych wysp czy kontynentów. Ale sam fakt, że jakiś kraj został umieszczony na mapie, nie oznacza wcale, iż znamy jego mieszkańców. Jest jeszcze wiele rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Było to kilka słów wstępu zapożyczonych z książki, pionierskiej książki Bernarda Ebelmont, Na tropie nieznanych zwierząt. Należy zauważyć, że Bernard Ebelmont jest uznawany za jednego z założycieli kryptozoologii oraz za człowieka, który de facto spowodował zainteresowanie w ogóle tą dziedziną. Będziemy dzisiaj, w różnych częściach audycji, będziemy dzisiaj m.in. czytać fragmenty wybrane różnych książek kryptozoologicznych. Polecimy także kilka innych fajnych lektur o tej tematyce. A już za chwilę, dokładnie o godzinie 19, połączymy się ze studiem Radia Grudziąckiego, Radia Internetowego, skąd Arek Paterek nada przygotowaną już w ostatni poniedziałek audycję poświęconą kryptozoologii, z której, tak jak zapowiadałem, dowiecie się bardzo dużo interesujących rzeczy, m.in. o kryptydach występujących w Polsce. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu gadu. Nasz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. Paranormalium na Facebooku. facebook.com/paranormalium. Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas, gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. facebook.com/paranormalium. Radio Paranormalium. W oczekiwaniu na Pararadio pozwolę sobie jeszcze ogłosić, że naszej dzisiejszej audycji będzie towarzyszył konkurs naturalnie o tematyce kryptozoologicznej. Będzie można wygrać książkę elektroniczną George'a Eberharta Mysterious Creatures – A Guide to Cryptozoology. Pytanie konkursowe jest następujące. Czym zajmuje się drakontologia? Czym zajmuje się drakontologia? Odpowiedzi można wysyłać na numer gadu gadu 36 08 80 02. Para Radio, poznaje mnie nieznany Arek Paterek, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam po tygodniowej przerwie, bo w zeszłym tygodniu troszeczkę spraw spadło mi na głowę i niestety nie zdołałem dotrzeć do studia z dobrze przygotowanym materiałem na audycję. Byłem praktycznie cały weekend w drodze. No i w poniedziałek nie chciałem po prostu robić czegoś słabego, wolałem odczekać, wyemitować powtórkę i nadać jakiś program konkretniejszy. No i właśnie na taki konkretniejszy program przyszła pora w tym tygodniu. Dzisiaj będziemy mówili o kryptozoologii, a moim gościem będzie
na pewno znany polskim internautom i wielbicielom zjawisk paranormalnych, Ivelios. Pozwól, że będę do Ciebie mówił po imieniu. Marek, witam Ciebie. Witam Cię, witam wszystkich. No oprócz tego, że jesteś także radiowcem, bo prowadzisz Radio Paranormalium, okazało się, że jesteś również kolegą po fachu, bo jesteśmy praktycznie po tych samych studiach. Właśnie Marku, może zacząłem od tego radia, ale to nie tylko radiem się zajmujesz. Może powiedz, jakie projekty popełniłeś i z czego mogą Cię właśnie wielbiciele takich zjawisk znać? No, tych projektów mam na koncie kilka. Takim chyba najbardziej znanym projektem jest portal Paranormalium i działające przy nim Radio Paranormalium oraz serwis kryptozoologia.pl. To właśnie takie dwie strony, które prowadzę od bardzo dawna, już od ponad 7 lat. No właśnie, portal kryptozoologiczny w tym tygodniu będzie obchodził swoje 7 urodziny, dokładnie 26 listopada. Także troszkę się ta audycja z urodzinami zbiegła. No, przygotowaliśmy prawie urodzinową audycję dla Twojej strony. Można tak powiedzieć. Jeszcze takim moim mniej znanym projektem jest strona poświęcona życiu po śmierci. To jest lifeafterlife.paranormalium.pl. Można tam znaleźć troszkę pewną ilość artykułów poświęconych właśnie przeżyciom z pogranicza śmierci, z tym, co się po śmierci już z człowiekiem dzieje. Jest tam też takie małe forum dyskusyjne, niezbyt aktywne, ale jest. Także można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy z dziedziny NDE i podobnych. Byłeś według mnie jednym z prekursorów, jeżeli chodzi o takie internetowe szerzenie wiedzy na temat zjawisk niewyjaśnionych, właśnie, czy kryptozoologii. Powiedz, jak wygląda praca na takiej stronie, na takim serwisie, bo no, zajmujesz się tym ładnych parę lat, no i na pewno wiesz o tym biznesie, że tak powiem, więcej niż przeciętny Kowalski. Jak to wygląda z perspektywy Twojej, jak to wygląda z perspektywy Twoich współpracowników, praca nad takim właśnie portalem? To znaczy, to wygląda w każdym portalu internetowym, to wygląda inaczej, zależy jaką filozofię przyjmą twórcy danej strony. U mnie to jest głównie tłumaczenie tekstów z języków obcych. Czasami robię jakieś opracowania na podstawie źródeł polskich lub też zagranicznych. No, od czasu do czasu bywam na debatach typu debata ufologiczna w Katowicach. Na jednej debacie byłem tylko obserwatorem, na drugiej wziąłem już czynny udział. No, dochodzi do tego jeszcze współpraca z grupami badawczymi typu Infra, NPN, również z innymi serwisami takimi jak Idem per Idem na przykład. Wydaje mi się, że twoje strony właśnie z takim dosyć długim stażem, że tak powiem, przeżyły inne portale, przeżyły inne grupy badawcze. Powiedz, jak to się właśnie ma z Twojego punktu widzenia, jak to powstaje, jak to wszystko upada i jak to możliwe, że tak długo udało się Tobie utrzymać Paranormalium i Kryptozoo na chodzie, że tak powiem. No, można powiedzieć, że to chyba przez tą taką moją upartość, też podobnie jak wielu innych administratorów stron internetowych, miałem czasami takie chwile załamania, że Paranormalium chciałem na przykład zamknąć, bo coś mi tam nie szło, bo na przykład z jakiegoś innego powodu przez jakiś czas był zastój, nie było nowych artykułów, forum, aktywność na forum też zamierała. No ale po jakimś czasie udawało się to wszystko jakoś ożywić, że tak powiem. No myślę, że przetrwanie strony internetowej o takiej temat zależy głównie od determinacji osób, które taką stronę tworzą. Bo gdy powstało Paranormalium, tych stron było jednak troszeczkę więcej niż obecnie, a te, które przetrwały ten okres, właściwie biorą dzisiaj największy kawał tego internetowego paranormalnego tortu, że tak powiem. A powiedz, jak wygląda kwestia czytelników. Dużo masz takich czytelników i jak byś sam siebie ocenił, na którym miejscu w polskim internecie znajduje się twój flagowy portal, czyli Paranormalium? No ja bym tak ocenił, że Paranormalium
może nie jest pierwszym serwisem, jeśli chodzi o ilość czytelników i generalnie aktywność na forum. Natomiast mogę powiedzieć, że jesteśmy tam z kolegami w pierwszej dziesiątce. Jeszcze współpracuję z innymi serwisami. Tak można powiedzieć z pierwszej trójki. No właśnie, ta pierwsza... Paranormalne.pl na przykład... Infra. Mi się wydaje, że ta twoja pierwsza dziesiątka to tak trochę skromnie, bo ja bym postawił Paranormalium w pierwszej trójce, no ale nie będziemy tu debatowali o stronach internetowych, nie będziemy robili rankingu. Dzisiaj mamy... No wiesz, są serwisy dużo, dużo aktywniejsze też, dużo częściej na przykład na NPN-ie się artykuły nowe pojawiają, jednak Paranormalium mniejsza grupa ludzi tworzy, także... No i stażem jesteście jednymi z przewodników tutaj w polskim internecie. Tak, można tak powiedzieć. No ale dzisiaj nie o rankingach, nie o stronach. Dzisiaj o kryptozoologii. I właśnie powinniśmy chyba zacząć od podstaw, czyli czym właściwie jest ta kryptozoologia, Marku? No należałoby przede wszystkim zacząć od tego, skąd się termin kryptozoologia wziął. Otóż o stworzenie tego terminu podejrzewa się kilku badaczy, między innymi Bernarda Wellmansa. Czasami można spotkać się z wymową Heuvelmans, co jest niepoprawne, ponieważ jest to nazwisko francuskie. Drugim takim jest Lucien Blanco, a najprawdopodobniej jako pierwszy terminu kryptozoologia użył badacz Ivan Sanderson, który sporadycznie używał tego określenia w latach 20. XX wieku, w czasach, gdy był jeszcze studentem brytyjskiego Eton College. Samo słowo kryptozoologia pochodzi od greckich słów kryptos, zoon i logos, które oznaczają dosłownie naukę o ukrytych zwierzętach. No i dokładnie, kryptozoologia zajmuje się badaniem dowodów na istnienie zwierząt nieznanych współczesnej nauce, znanych jedynie z relacji, z folkloru również. Do momentu, gdy dane zwierzę zostanie, gdy istnienie danego zwierzęcia zostanie uznane przez naukę, jest ono określane mianem kryptyda. Kryptozoologię i kryptydy można podzielić na cztery takie duże główne działy. Są to mianowicie kryptydy lądowe, czyli wszystko, co chodzi generalnie. Również kryptydy wodne typu Nessie, Morgaw. Dla tych zwierząt powstało nawet specjalne określenie drakontologia. Oraz kryptydy powietrzne typu Thunderbird, Mothman i inne tego typu. Przepraszam, spośród kryptyd lądowych niekiedy wyróżnia się także kilka takich mniejszych podgrup. Są to mianowicie hominidy, czyli kryptydy czworokształtne. Dla nich również powstała specjalna nazwa hominologia. Oraz kryptydy anomalne typu chupacabra i inne podobne, pomórnik na przykład. Czyli takie, których nie da się zaklasyfikować z jakiegoś powodu do którejś z wymienionych wcześniej kategorii lub które z jakichś powodów trudno w ogóle uznać za zwierzę. Tak na przykład... Przykład chupacabry, którą niektórzy wręcz podejrzewają o istnienie z innej, o pochodzenie z innej planety. Jeżeli już określiłeś, czym jest kryptozoologia, ja mam jeszcze takie małe pytanie, bo wielu ludzi twierdzi, że kryptozoologia właściwie nie jest nauką, tylko jest paranauką lub pseudonauką. Jak się możesz odnieść do tych słów? No to zależy jak gdyby czyją pracę bierzemy pod uwagę, bo jeżeli bierzemy pod uwagę pracę takich znanych badaczy typu Loren Coleman, Bernard Overmans, czy choćby dr Carl Peter Norman Schuker, czyli takich profesjonalistów powiedzmy, to ich praca w zupełności wypełnia znamiona nauki, natomiast wśród kryptozoologów, podobnie jak wśród ufologów i fascynatów innych takich powiedzmy paranormalnych dziedzin, znajduje się również dużo amatorów nastawionych głównie na sławę. I to głównie oni chyba powodują z tego co się orientuję, z tego co ja wiem, to oni
powodują najbardziej to, że kryptozoologia spotyka się z takim słabym uznaniem, że nie jest uznawana za naukę pełnoprawną. A powiedz, co trzeba zrobić, żeby takim kryptozoologiem zostać? No, należy zacząć przede wszystkim od tego, że nie ma nigdzie żadnych kursów ani szkoleń z kryptozoologii. Również na uczelniach nie znajdziesz nigdzie żadnego kierunku z kryptozoologią w nazwie. Są co prawda organizowane spotkania, konferencje, seminaria, ale przynajmniej w naszym kraju one należą jeszcze do rzadkości. No, żeby zostać kryptozoologiem, najprościej można zapisać się do grupy badawczej. No i tu niestety pojawia się kolejny problem, ponieważ w naszym kraju nie istnieje żaden stricte kryptozoologiczny zespół badawczy. Działają jednak zespoły zajmujące się sprawami paranormalnymi ogólnie, typu NPN, infra, jakieś tam jeszcze oddziały regionalne, których jeden z obiektów badań stanowi m.in. kryptozoologia właśnie. Jeśli jednak nie jesteśmy zainteresowani współpracą z paranormalistami i chcielibyśmy się zająć kryptozoologią bardziej poważnie, to można na przykład rozpocząć studia na którymś z bliskich kryptozoologii kierunków typu biologia, zoologia, antropologia, psychologia. Również się przydaje, aby się nauczyć przeprowadzać wywiady ze świadkami. Detektywistyka również bardzo pomaga. No, studiując na którymś z tych kierunków można zdobyć wiedzę, która niewątpliwie przyda się podczas badań kryptozoologicznych. Można też pomyśleć o pracy w jakimś ośrodku, czy też ogrodzie zoologicznym, muzeum przyrodniczym i tak dalej, żeby zdobyć trochę tej wiedzy przydatnej później podczas badań. No i niewątpliwie przyda się również znajomość jakiegoś języka obcego. A powiedz, czy ty czujesz się po części kryptozoologiem, bo no, kryptozoologia to twój konik i interesujesz się tym i zajmujesz się od paru lat, czy ty w jakikolwiek sposób czujesz się tym kryptozoologiem? No powiedzmy takim bardzo, bardzo, bardzo amatorem, ponieważ z braku czasu nie miałem jeszcze okazji nawet w żadnej wyprawie badawczej uczestniczyć. Tak jak mówiłem, głównie moja praca na portalach typu CryptoZoo sprowadza się do tłumaczenia czy też opracowywania tekstów z obcych źródeł, także raczej takim profesjonalnym w pełni tego słowa znaczeniu kryptozoologiem się nie uważam. No dobrze, także jeżeli już mamy to wszystko zamknięte, czym jest kryptozoologia, jak kryptozoologiem zostać i kwestie takie bardziej formalne, to może przejdźmy do tej najbardziej ciekawej i interesującej części dzisiejszego programu, czyli do kryptyd. A myślę, że na początku powinniśmy wspomnieć o tych najbardziej znanych kryptydach na świecie. Później przejdziemy na polskie podwórko, ale najpierw właśnie porozmawiajmy o tych najbardziej znanych kryptydach. Jakie z tych kryptyd wymieniłbyś? Może na początku według ciebie, która kryptyda jest najbardziej znaną i taką flagową kryptydą na świecie? No na pewno Bigfoot, czy też Wielka Stopa, czy też Sasquatch, jak kto woli. To jest takie właśnie mityczne zwierzę człowiekokształtne, które według kilkudziesięciu tysięcy relacji, którego pierwowzór żyje w górach skalistych i sąsiednich regionach typu USA i Kanada. Innym takim jego bardzo znanym krewnym jest mityczny już również Yeti żyjący w Himalajach. Właśnie z tamtych stron pochodzi bardzo dużo relacji o podobnych zwierzętach. Są one nazywane różnie Yeti, Yowie, Yoli i tak dalej. Kiedy pojawiły się pierwsze jakieś właśnie informacje na temat Sasquatchów, Yowie, czy jak to zwał? No, najstarsze informacje mamy o Yeti. To już z czasów starożytnych. Chwileczkę jeszcze. No, dosyć wspomnieć, że Yeti był częścią prebuddyjskich wierzeń kilku ludów himalajskich. Bardzo, bardzo stare relacje, również z okresów prehistorycznych.
z okresów starożytności. No, najwięcej relacji pochodzi z oczywiście XIX i XX wieku. Także... Uważasz, że jest jakiś niezbity dowód na istnienie właśnie takiej istoty? Z tego, co ja wiem, to jeszcze takiego niezbitego dowodu nie udało się niestety odnaleźć. Są co prawda jakieś skalpy, kawałki skóry, trochę sierści, zdjęcia śladów, ale dopóki nie zostanie schwytany żywy osobnik, myślę, że jakiegoś takiego dowodu mocnego naprawdę nie uzyskamy. Czy według ciebie takie istoty naprawdę żyją, czy jest to po prostu wymysł fantastów i ludzi, którzy chcą zyskać sławę i pieniądze? No, według mnie takie istoty naprawdę żyją, o czym świadczy choćby olbrzymia ilość relacji. Tak jak mówiłem, idzie to w dziesiątki, czy nawet już niekiedy w setki tysięcy, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie małpy czegokształtne, o których donoszą z różnych stron świata. Także no nie może to być jakiś chyba masowy wymysł, nie wydaje mi się. No dobrze, czyli mamy pierwsze miejsce. Powiedz, która kryptyda dostaje srebrny medal, jeżeli chodzi o popularność? No niewątpliwie jest to Chupacabra, czyli takie legendarne zwierzę latynoamerykańskie, którego istnienia również, podobnie jak w przypadku Yeti i innych hominidów, nie udało się jak dotąd wiarygodnie potwierdzić żadnym takim mocnym dowodem. Rzekome występowanie po raz pierwszy zostało stwierdzone w Puerto Rico, skąd pochodzą pierwsze informacje o tym stworzeniu. Później nadeszły informacje z Meksyku, z południowych stanów USA. No, a w chwili obecnej to właściwie z każdego zakątku świata, nawet z Polski czasami różne takie interesujące nowinki o Chupacabrze dochodzą. No właśnie, Chupacabra, czyli w dosłownym tłumaczeniu wysysacz kóz. Tak, nazwa wzięła się stąd, iż Chupacabra ma napadać na zwierzęta gospodarskie i po prostu wysysać z nich krew. No najczęściej ofiarą Chupacabry padają kozy, rzadziej świnie. Należy tutaj zaznaczyć, że opisy Chupacabry oczywiście znacznie się różnią od siebie. I tak najczęściej opisywana jest przez świadków jako duże, ciężkie zwierzę wielkości małego niedźwiedzia, czy też dużego psa, wyposażone czasami w szereg kolców na grzbiecie, ciągnący się od szyi do nasady ogona, a według innych zeznań stworzenie jest nienaturalnie szybkie, potrafi skakać po drzewach. Są też teorie, jakoby Chupacabra pochodziła z kosmosu, z innej planety, ale to już naprawdę fanatycy ufologii takie teorie wymyślają. Z takich najbardziej fantastycznych jeszcze słyszałem, że Chupacabra pluje jakimś jadem. Czytając pewne forum, miałem wrażenie, że za chwilę trafię na opis, że sika jeszcze kwasem solnym, to już w ogóle. Jest również taka teoria, że no, miejsca, gdzie początkowo występowała Chupacabra, no to były właśnie jakoś tam w pobliżu południowej granicy USA, właśnie w krajach właśnie na południe od USA. No i wielu ludzi mówi, że po prostu te kraje stały się poligonem doświadczalnym dla rządu Stanów Zjednoczonych, który to stworzył właśnie takie stworzenie w laboratorium. No i jest Chupacabra. Myślisz, że coś może w tym być? I czy w ogóle według ciebie prawdziwość Chupacabry można porównać do prawdziwości Bigfoota? Nie, wydaje mi się, że to są teorie bardzo mocno przesadzone po prostu. Fanatycy teorii spiskowych takie coś wymyślają. A co z prawdziwością Chupacabry? A to już zależy, jaki konkretnie przypadek Chupacabry z konkretnego rejonu. Jaki przypadek weźmiemy pod uwagę. Powiedzmy ten portorykański. Ten matczyny. No tak jak mówię,
Ilość relacji o Chupacabrze z tamtego rejonu świadczy niewątpliwie, że coś jest na rzeczy, natomiast dopóki, podobnie jak w przypadku Bigfoota, dopóki nie trafi się jakiś taki mocny dowód materialny, można powiedzieć, że Chupacabra bardziej jest w sferze fantasy, aniżeli prawdopodobieństwa. Okej. Okay. Czyli mamy drugie miejsce, no a na najniższym stopniu podium, pozwól, że będę strzelał, powiesz, że chodzi o Nessie. Tak. Więc co z tą Nessie? Co możemy powiedzieć o Nessie? Możemy właściwie powiedzieć to samo, co w przypadku dwóch poprzednich kryptyd, że istnienie Nessie jak dotąd nie zostało potwierdzone. A kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki właśnie o Nessie, bo to jest, no, wydaje mi się, że Sasquatch czy Yeti i Nessie to dla większości ludzi to były pierwsze kryptydy, o których w życiu słyszały. Wtedy to się mówiło potwór z Loch Ness, no i właśnie Yeti. Mhm. I to było używane często w różnych zjawiskach popkulturowych, czy po prostu w filmach, w reklamach często. Co można powiedzieć właśnie o Nessie? Bo to jest, wydaje mi się, najbliższe nam, bo na naszym kontynencie. No i bardzo znany, bardzo stary. I teraz właśnie, zabobon czy prawda, według ciebie? Może coś bliżej prawdy, tak bym powiedział. Bo te relacje już od ponad 1500 lat się pojawiają. Trzeba to podkreślić. Jednym z właśnie takich pierwszych źródeł jest biografia świętego Kolumbiana, która została napisana w 566 roku naszej ery. I według tego wpisu w jego biografii, przepływając jezioro Ness w Szkocji, święta Kolumbiana ujrzała monstrualne zwierzę zbliżające się w szybkim tempie do statku. Jeden z dzielnych Szkotów skoczył wtedy do wody, aby odciągnąć potwora na swoją stronę. Ten rzucił się na bohatera, wydając przy tym straszliwy ryk. Święta Kolumbiana zrobiła w tym momencie spokojnie znak krzyża, każąc się oddalić bestii w imię Boże, co poskutkowało. Trzeba przyznać, że Nessie zawdzięcza jednak swoją światową karierę zwykłej sztuczce reklamowej. Hotelarze z okolicy jeziora Ness w Szkocji zastanawiali się, w jaki sposób przyciągnąć tutaj turystów. Uprosili więc niejakiego Lestera Smitha, autora licznych książek przygodowych, o odgrzebanie zapomnianej historii o wężu morskim. Lester Smith posunął się to dość daleko, organizując na własną rękę pierwszych świadków. I tak w rezultacie w 1933 roku nastąpił prawdziwy najazd na Loch Ness, który z kilkuletnią przerwą na II wojnę światową trwa do dzisiaj. I tak od tamtego czasu pojawia się całkiem sporo zdjęć pokazujących rzekomo Nessie. Jest również pewna ilość filmów, natomiast ciężko tak naprawdę stwierdzić, które z tych materiałów są prawdziwe, a które zostały sfałszowane. Co prawda były jakieś badania robione sonarem. Już nawet Nessie otrzymało nazwę łacińską, Nessiteras rhombopteryx, w latach 70. Natomiast żywego okazu jak dotąd nie udało się zaobserwować prawdopodobnie. Myślisz, że ten popularny potwór z Loch Ness to jest jeden osobnik, czy ewentualnie byłoby to ileś tam osobników, które rodziły się w tym jeziorze i wychowywały się? No bo te pierwsze wzmianki, jak wspomniałeś, no to pochodzą ze strasznie odległych czasów, no a niby do dzisiaj tą popularną Nessie się widuje. No jak to według ciebie wygląda? To znaczy, mnie się wydaje, jeśli wierzyć oczywiście zdjęciom z sonarów, że tam może być kilka tych osobników. Natomiast jeśli faktycznie istnieją, to są tak ukryte, że do tej pory nie udało się jeszcze ich nawet sfotografować. No dobrze, to mamy pierwszą trójkę, czyli Yeti, Chupacabra i Nessie. Powiedz mi, bo często kryptydy stają się narzędziem w ręku ludzi, którzy szerzą urban legends czy jakieś teorie spiskowe.
Jakie właśnie z takich kryptyd można tutaj postawić przed szeregiem i przedstawić jako kompletny wymysł, czy coś po prostu, co miało straszyć? No i ja za taką urban legend uznaję przede wszystkim Mothmana, czyli słynnego człowieka ćmy. Było to tajemnicze stworzenie, które według zeznań świadków pojawiało się w Virginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych jesienią 1966 i na początku 1967 roku. No, pewien taki czynnik, który podważa wiarygodność tych relacji, to między innymi to, że większość tych relacji pochodzi od nastolatków, a wiadomo, w tym wieku, żeby zwrócić na siebie uwagę, nastolatkowie są do różnych rzeczy zdolni, powiedzmy to sobie szczerze. Czyli... Oczywiście Mothman nie jest jedyną tego typu kryptydą. Bliższe naszej strefie klimatycznej są na przykład człowiek sowa z Kornwalii, czy też Freiburg Schrecker z Niemiec. Opisy są dość podobne do Mothmana i również w tym przypadku wiarygodność podkopuje współczynnik relacji podanych przez nastolatków. Pozwól, że wrócę na chwilkę jeszcze do Stanów Zjednoczonych Ameryki i wspomnę Diabła z Jersey, który no, wydaje mi się bardzo popkulturową kryptydą, ponieważ od właśnie Diabła z Jersey swoją nazwę wzięła drużyna New Jersey Devils. Co można powiedzieć o tym Diable z Jersey? No, również to jest prawdopodobnie wymysł. Istnieje tylko jeden wizerunek powielany przez praktycznie wszystkich. Natomiast co do samych opisów wyglądu tego diabła, no najczęściej opisuje się jako dwunożną istotę podobną do konia z długą szyją, z błonami, ze skrzydłami nietoperza, długimi nogami żurawia i kopytami, natomiast nie ma nawet zdjęcia tak naprawdę w miarę wiarygodnego pokazującego to stworzenie, także wydaje mi się, że to również należy do urban legends bardziej zaliczyć, aniżeli do zwierząt naprawdę występujących. Wcześniej wspomniałeś także o Thunderbird. Co możesz powiedzieć o tej kryptydzie? No, o Thunderbird mogę na tą chwilę powiedzieć tyle, że współczynnik wiarygodności tej kryptydy jest niewątpliwie dużo większy niż w przypadku Mothmana i Diabła z Jersey, choćby z tego powodu, że w przypadku Thunderbirda mamy do czynienia z pewną ilością zdjęć oraz z bardzo dużą ilością relacji. Najstarsze pochodzą od Indian północnoamerykańskich, którzy włączyli go nawet do swojego folkloru i nazywają go ptakiem gromem lub też ptakiem grzmotem. I stąd się właśnie wzięła nazwa Thunderbird. Są pewne teorie, które próbują już wyjaśnić pochodzenie tego ptaka. Prawdopodobnie może to być teratornis, ogromny prehistoryczny ptak podobny trochę do sępa lub też orła, o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 5 czy też 6 metrów. Być może jakieś pojedyncze okazy przetrwały tam do naszych czasów i stąd się wzięły obserwacje Thunderbirda. Czy uważasz, że do kryptyd można zaliczyć ogromne węże, które rzekomo zamieszkują Amazonię? To znaczy, mówiąc szczerze, większości tych węży do kryptyd bym nie zaliczył, ponieważ gdy są one jakoś tak bliżej badane, to okazuje się, że to są jak najbardziej znane nauce gatunki. Dosyć rzadkie, ale jednak znane, także to już pole badań tradycyjnej zoologii, aniżeli kryptozoologii. Zupełnie na początku audycji wspomniałeś, że zwierzęta, które
są uznawane za jakieś legendarne, mityczne, nazywane są kryptydami do momentu, kiedy nie zostanie rzeczywiście potwierdzona ich obecność w świecie natury. Powiedz mi, jak dużo takich kryptyd właśnie zostało, że tak powiem, zaakceptowanych przez naukę i jakie są najsłynniejsze z nich? Na tą chwilę mogę powiedzieć na podstawie tych informacji, które ja posiadam, że spośród tych wszystkich kryptyd, którymi do tej pory zajmowała się kryptozoologia, około 20 zostało zaakceptowanych przez oficjalną zoologię. Przy czym należy podkreślić, że przynajmniej 13 tych kryptyd to są nowe gatunki, co najmniej 6 to są anomalie zwierzęce. No taką najbardziej chyba znaną kryptydą, która przestała być kryptydą, jest kałamarnica olbrzymia oraz występujący w Japonii, przepraszam, oraz występujący w Demokratycznej Republice Konga okapi, czyli ssak z rodziny żyrafowatych zamieszkujących centralną Afrykę. A powiedz mi, może troszeczkę odskoczymy od tego tematu, powiedz mi, jak już wspomniałeś o Chinach przez przypadek, co można powiedzieć o smokach, bo wydaje się, że smoki, czyli takie legendarne, mityczne zwierzęta, które są bardzo związane z Chinami i z całą kulturą i tradycją Chin, bardzo często się przewijają w jakichś tam starych legendach, czy właśnie w tej kulturze chińskiej. Co można powiedzieć o smokach w kategorii kryptozoologii? Czy myślisz, że w ogóle kiedyś istniały takie zwierzęta, czy może nawet do dzisiaj istnieją? No na pewno w takiej formie, w jakiej one występują w chińskim folklorze, to raczej mało prawdopodobne, żeby występowały. Natomiast zwierzęta przypominające dinozaury, czy też jakieś pojedyncze okazy dinozaurów, które przetrwały do naszych bliższych nam czasów, najprawdopodobniej mogły przetrwać w jakichś określonych warunkach. Czyli niewykluczone, że ktoś tam widział coś, co mogło przypominać kiedyś smoka. No niewykluczone, nawet mamy kilka takich relacji z Polski. No właśnie, już wspomniałeś o Polsce, właśnie mieliśmy przejść do, myślę, najciekawszej i najbardziej interesującej dla słuchaczy części dzisiejszego programu, czyli do polskich kryptyd. Sam mówiłeś mi przed programem, że masz troszeczkę zgłoszeń, obserwacji czy jakichś innych informacji na temat właśnie takich kryptyd, więc oddaję Ci głos i powiedz może, najbardziej znana polska kryptyda według Ciebie, według Twoich obserwacji, Twoich notatek. To znaczy, skoro już zaczęliśmy o smokach, to może coś, kilka słów o tych smokach właśnie. Smoki, o których mowa, czy też zwierzęta przypominające z wyglądu smoki, to są kryptydy dosyć stare. Według relacji ostatni egzemplarz widziano w 1897 roku. No, czyli nie tak dawno. Tak? Czyli nie tak dawno. No, powiedzmy. Właśnie w tej sprawie skontaktował się z portalem kryptozoologia.pl znany czeski badacz, podróżnik Arnoszt Waszyczek, autor książki Planeta Zachad, czyli Planeta Tajemnic. Jest to czeski podróżnik, który zwiedził ponad 80 krajów i podczas swoich badań, poszukując m.in. Minyokao, czyli południowoamerykańskiego 25-centymetrowego robaka, zbierał również różne inne informacje na temat tajemniczych zwierząt, czy też innych stworzeń występujących tu, czy to w folklorze, czy to w kronikach. I właśnie jednymi z takich zwierząt, na które on napotkał, były opisy smoków z Rabki. Co to było? Były to jaszczurowate stworzenia wielkości człowieka, poruszające się na dwóch nogach. Co ciekawe, występowały na terenie dzisiejszych Gorców w Beskidach Zachodnich, gdzie zamieszkiwały zalesione podnóża gór i tamtejsze jaskinie. Dla mieszkających tam pasterzy stanowiły one nielichy problem, gdyż atakowały stada owiec i bydła, a również byle psa się nie ulękły. Zdarzało się nawet według relacji, że zabijały nawet wilki. A czy były według relacji niebezpieczne dla ludzi?
No, jest jedna relacja, która mówi o tym, że człowiek, który postanowił obronić swoje owce przed takim zwierzęciem, przed takim właśnie smokiem, poległ, przegrał. No właśnie, pozwól, że ci na chwilkę przerwę, bo wspomniałeś, że te istoty poruszały się na dwóch nogach, były wielkości człowieka, czyli dla wielbicieli teorii spiskowych i ufologii, no to wypisz, wymalił reptilianie. No można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że mamy swój jakiś taki odpowiednik diabła z Jersey. Zachowały się co prawda szkice wykonane przez mieszkających właśnie w Beskidach górali. Informacje o smokach zgromadził głównie tamtejszy badacz Mieczysław Wojcieszyn jakoś tak pod koniec lat 20. XX wieku. I tak jak wspomniałem, niektórzy świadkowie próbowali nawet te stworzenia narysować. Tu trzeba zaznaczyć, że byli to prości ludzie, nie czytający nawet gazet, a tym bardziej nie posiadający żadnej wiedzy paleontologicznej. A jednak ich rysunki ewidentnie przedstawiały to, co dziś określamy mianem mięsożernych, powiedzmy, dinosaurów. Jak myślisz, skąd wzięły się takie istoty właśnie w okolicach gór w Polsce? No bo teraz od razu przychodzi mi na myśl jeszcze jedna analogia, słynny smok wawelski z Krakowa. Myślisz, że smok wawelski też wziął się po prostu znikąd, czy może istniał kiedyś tam jakiś wielki jaszczuropodobny, czy właśnie dinozauropodobny stwór, który gdzieś tam sobie zamieszkiwał? Niewykluczone. Tylko niestety teraz już tego nie mamy jak zweryfikować. Jeśli żył to dawno już po prostu... Wącha kwiatkę od spodu, można powiedzieć. Jakiś czas temu pojawiły się w internecie rewelacje, że ktoś gdzieś znalazł kości i że to właśnie może być smok wawelski. Słyszałeś może o tym? Nie, nie słyszałem o tym nic. No właśnie, pojawiły się jakieś zdjęcia, że niby ktoś znalazł jakieś kości, że to właśnie mógł być jakiś dinozaur właśnie, czy właśnie jakiś relikt dinozaurów, który zamieszkiwał tamte rejony. No co razem z tymi relacjami o tych dwunożnych jaszczurach, no zdawałoby się mieć jakiś sens, bo to właściwie teren, no może niezbyt strasznie odległy od siebie, prawda? No tam jest dosyć blisko, to znaczy jeśli chodzi o tego smoka wawelskiego, którego kości rzekomo znaleziono, to musielibyśmy poczekać na jakąś rekonstrukcję wyglądu, wtedy można coś więcej powiedzieć na temat tego zwierzęcia. No dobrze, coś jeszcze o tych jaszczurach z Beskidu? No jest taka najpopularniejsza teoria o tym, skąd one się tam wzięły. Mówi o specyficznym mikroklimacie tamtych terenów, który pozwolił po prostu przetrwać jakimś niedobitkom dinozaurów. Taki dość ważny aspekt to to, że w zimie rabczańskie smoki nie atakowały, przynajmniej nie ma takich relacji, żeby w zimie atakowały. Nie znajdowano też ich śladów, co sugeruje, że mogły zapadać w stan hibernacji, podobnie jak wiele innych zwierząt. I kiedy pojawiła się ostatnia obserwacja właśnie tych smoków z Rabki? Ostatnia relacja pochodzi z 1897 roku. Dobra. I coś jeszcze a propos smoków, czy przechodzimy dalej? Przejdziemy dalej. No właśnie, więc oprócz tych smoków, bardzo ciekawy temat. Co jeszcze można wymienić jako taką polską kryptydę? No z takich popularniejszych niewątpliwie był to bazyliszek. No właśnie. Występujący w podaniach i legendach, czasami też w kronikach. Było to takie półlegendarne zwierzę długości około 30 cm, opisywane najczęściej jako podobne do węża, posiadające skrzydła, stworzenie z błyszczącą białą plamą na głowie. W średniowieczu opisywany był również jako ptak z tułowiem, przypominającym koguci, a także z ogonem węża. Mimo iż te opisy mogą się wydawać poniekąd średnio wiarygodne, istnieje wiele relacji mogących potwierdzać istnienie takiego czy podobnego stworzenia. No taka najbardziej znana i najbardziej chyba wstrząsająca relacja pochodzi z 1587 roku, kiedy to bazyliszek w Warszawie miał zabić dwoje dzieci, które bawiły się w opuszczonej piwnicy. Z
Służąca, która znalazła wówczas zwłoki dzieci, również miała zostać zabita. O morderstwo podobno oskarżono najpierw właściciela tejże piwnicy, warszawskiego miecznika, ale gdy ten niedługo potem przyniósł ze sobą węża, którego znalazł w piwnicy, który ponoć pasował opisem do jednego z tych wcześniej opisanych, urzędnicy królewscy orzekli, że winny zbrodni był po prostu wąż. Jak ten wąż zabijał? Jadem, czy tak jak w legendach, spojrzeniem? No, tego niestety w relacjach niestety się nie dowiadujemy. A kiedy pojawiła się ostatnia relacja na temat bazyliszka? No tak, to właśnie późne średniowiecze. Okej, czyli bazyliszek, jedno z takich bardzo popularnych, również jak smok wawelski, no, można nazwać, że polska kryptyda. Co możemy powiedzieć dalej? To znaczy jeszcze, wracając na moment do tego bazyliszka, jest kilka takich teorii, które próbują wyjaśnić pochodzenie tego zwierzęcia. I najbardziej prawdopodobna wydaje się ta, która mówi, że bazyliszek był przedstawicielem po prostu któregoś z gatunków grzechotników. To by wyjaśniało poniekąd ten wężowaty kształt. Uważasz, że właśnie taki gatunek węża potrafiłby przeżyć w Polsce w naszych warunkach? Czemu nie? Kilkaset lat temu przecież te warunki klimatyczne były jednak troszkę inne. Także niewykluczone, że mógł taki jakiś gatunek, któryś z pokazów tego gatunku przetrwać. Okej. Możemy przejść dalej? Czy jeszcze coś do bazyliszka? Możemy przejść. Okej, więc co mamy dalej oprócz tych smokach i po bazyliszku? No, po smokach i po bazyliszku najbardziej chyba znanymi kryptydami polskimi są tak zwane nasze czupakabry. No właśnie, to taki... wystrzeliło tak właśnie w ostatnich latach, popularność tych czupakabr, że tak powiem, polskich. Tak, dokładnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczęły się pojawiać relacje o czupakabrach występujących na terenie naszego kraju i pierwszy właśnie taki najstarszy udokumentowany przypadek miał miejsce w 1998 roku w Radomiu, czy też w okolicach Radomia na obrzeżu Puszczy Kozienickiej. Niestety żaden taki jakiś dokładny opis stworzenia nie istnieje, choć zostało ono dostrzeżone przez kilku mężczyzn kradnących drewno. W lesie jednak odnaleziono ciała trzech martwych kóz i co ciekawe, zwierzęta wykrwawiły się przez okrągłe otwory o średnicy około 2 cm, które znaleziono pod dolną szczęką. Zagadkowy jest również fakt, że ciał kóz prawej doby po śmierci nie ogarnęło jeszcze stężenie pośmiertne. Czyli działo się dokładnie tak samo jak w przypadku czupakabry z Puerto Rico, czy też w przypadku jej ofiar, mówiąc dokładnie. Całą sprawę opisał obecny szef NPN-u Marcin Mizera. Niestety, no, do dziś nie udało się ani potwierdzić, ani zanegować prawdziwości tego zdarzenia, ponieważ brak jest jakichkolwiek nowych informacji w tej sprawie. Bardzo mało materiałów, jedynie tak jak mówiłem, opisy sporządzone przez tych kilku złodziei drewna. Całość w jakąś taką całość sklecił Marcin Mizera. Innym takim godnym odnotowania przypadkiem stworzenia określonego mianem polskiej czupakabry jest pomórnik znany z zachodniego Pomorza. Wszystko to działo się zimą 2004 roku w okolicy miejscowości Goleniowo na Pomorzu Zachodnim. Jeśli wierzyć opisom świadków, stworzenie to miało około 1,5 metra wzrostu, niebieskie świecące oczy, pojawiało się nocą, zabijało zwierzęta gospodarskie, szczególnie zaś upodobało sobie króliki, kury, kaczki i kozy. W pobliżu jednego z gospodarstw ponadto odnaleziono martwą sarnę. Ekshumacja ciał tych zabitych zwierząt wykazała, że one zostały zabite jednym uderzeniem łapy w okolice serca. Również odnajdowano takie w przypadku ofiar czupakabry z Puerto Rico, tak również na Pomorzu Zachodnim na ciałach zwierząt odnajdywano charakterystyczne rany.
No, mimo urządzonej przez policję i mieszkańców Goleniowa obławy na Pomórnika, nie udało się go schwytać. Policja wysunęła hipotezę o napadach bezpańskich psów, których stada włóczyły się po okolicy. Jest to jednak, to się trochę jednak kłóci ze zabijaniem, uderzeniem łapą w okolicy serca i szczególnie z tymi otworami. A według innej teorii stworzeniem mającym tam zabijać te zwierzęta był po prostu rosomak, który jakoś przedostał się do Polski z terenów północnej Skandynawii czy też Rosji. Miało to potwierdzić wykonane w Szwajcarii badania DNA próbek sierści znalezionych w gospodarstwach, w których zabijane były zwierzęta, jednak po lekturze artykułu, który miał rzekomo to wyjaśniać, poszukałem trochę informacji i powiem tak, nie znalazłem ani nazwy instytutu, ani strony instytutu, który rzekomo miał się tym zająć, a również nazwisko naukowca, który badał te próbki, nic nie dało po prostu. Także to wyjaśnienie wydaje mi się z tego względu mocno naciągnięte. Często właśnie takie przypadki ataków na zwierzęta w Polsce próbuje się, że tak brzydko powiem, zwalić na jakieś dzikie koty czy dzikie psy. Czy myślisz, że w Polsce mogą być takie właśnie kryptydy jak jakieś wielkie, agresywne koty? Bo wiadomo, że były różne historie o wielkich kotach, czy to w Anglii, czy to w Stanach Zjednoczonych. Myślisz, że w Polsce obecność takich kotów również jest możliwa? Wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne, ponieważ w Polsce jednak podejrzewam bardzo mało osób, jeśli w ogóle ktokolwiek trzyma takie zwierzęta przy domu. W Wielkiej Brytanii to wiadomo, weszła w latach 70. ustawa zakazująca trzymania takich zwierząt i żeby uniknąć konsekwencji jakichś tam prawnych, właściciele tych zwierząt po prostu je wypuścili i tak sobie do dzisiaj latają samopas. Natomiast w Polsce o niczym podobnym nie słyszałem. No może poza słynną pumą. No właśnie, co z tą pumą? To znaczy jakoś szczególnie w sprawie tej pumy nie śledziłem. Nie pamiętam, czy już ją schwytali w końcu, czy nie. Natomiast samą pumę podejrzewano o inny przypadek okaleczeń zwierząt. Również jest to nazywane polską czupakabrą. Całość działa się 29 czerwca 2009 roku niedaleko Sochaczewa. Tam w gospodarstwie państwa Antoniaków doszło do rzezi kóz. Jakiś nieznany drapieżnik zagryzł 8 znajdujących się w zakrocie zwierząt. A że głośna w tym czasie była sprawa owej pumy poszukiwanej w południowej Polsce, to właściciele również tą pumę podejrzewali o mordowanie zwierząt. Natomiast badający te zabite kozy weterynarz stwierdził, że rzezi dokonały tak naprawdę bezpańskie psy. Właściciele stada się z tym oczywiście nie zgadzali. Pojawiła się teoria oczywiście, że za to jest odpowiedzialna puma, ale też podejrzewano istnienie jakiegoś nieznanego zwierzęcia typu czupakabra właśnie. Rzekome relacje świadkowie mówili o około zwierzęciu, które miało mieć 1,5 metra wzrostu, ciało pokryte krótką sierścią koloru ciemnobrązowego, potrafiło wykonywać skoki, wydawać z siebie jakieś dźwięki przypominające jakąś formę komunikacji istoty inteligentnej. No, sprawą zajęła się Fundacja Nautilus, zaraz to wszystko nagłośniono i tak mieliśmy w Polsce kolejną czupakabrę, tylko właśnie termin nagłośnienia tej sprawy sugeruje, że oraz to, że krótko po wakacjach ta sprawa jakby ucichła, sugeruje, że to po prostu był efekt, produkt sezonu ogórkowego. A powiedz mi, czy według twojej wiedzy te rany, które znajdowano na ciałach tych zwierząt, które były rzekomo zabite przez czupakabrę, tak, tą z Puerto Rico czy tą z Polski, mogą być podobne do ran, które zadają jakieś inne drapieżniki? No nie. Samo to, że te rany znajdują się pod karkiem. Po prostu drapieżnik atakując gryzie obojętnie gdzie.
Natomiast Chupacabra wygląda na to, że wgryzła się specjalnie, żeby wyssać krew po prostu. Okej. Mamy swoje polskie Chupacabry, a czy mamy, powiedzmy, swojego polskiego Bigfoota, którego usadziliśmy na pierwszym miejscu podium, jeżeli chodzi o najbardziej znane kryptydy na świecie? No, takiego polskiego Bigfoota mieliśmy na terenie dawnych Kresów Wschodnich. Może coś więcej o tym? To może coś więcej o tym. To znaczy, ta historia z polskim Bigfootem wydaje się dość mocno niepotwierdzona, natomiast ponieważ otrzymałem ją od Amerykanów, których rodziny mieszkały kiedyś w Polsce, w wyniku różnych zdarzeń typu II wojna światowa wyemigrowały do Ameryki i to jest jakaś taka relacja, powiedzmy, z trzeciej ręki. Wszystko miało się dziać pod koniec XIX wieku, czy też w początkach XX, w okolicy miejscowości Orynka. Ta miejscowość znajduje się obecnie na terenie Białorusi, a przed II wojną światową znajdowała się w granicach polskich. To są nasze dawne Kresy Wschodnie, jak wspominałem. Wedle właśnie tych nielicznych opisów, stworzenie człowiekokształtne tam zamieszkujące miało około 2 do 2,5 metra wzrostu. Pokryte było ciemnym futrem, spod którego wystawały tylko nos, oczy i usta. Zwierzę potrafiło chodzić wyprostowane na kolanach, na czworakach, biec bokiem. Jeśli wierzyć opisom, żywiło się ono resztkami drzew, a czasem także polowało na ryby. Wydawało jakieś takie parskające dźwięki przypominające końskie rżenie. I co dalej z tym Bigfootem? Na tym skończyły się relacje? To znaczy, tak jak mówię, relacje skończyły się jakoś w początkach XX wieku. Mhm. Kilka relacji dotyczących tego zwierzęcia, które autorzy relacji nazywają dziecko, czy też giecko. Nie wiem, jak to poprawnie wymówić. Według jednej z takich relacji podczas straszliwej burzy jeden z małych chłopców nie wrócił do domu. Nazajutrz, gdy wrócił, powiedział, że jakiś obłosiony olbrzym zaciągnął go do jaskini i trzymał tam do czasu, aż burza ustała. To jest właśnie jedna z tych relacji pochodzących z XIX wieku. A innym razem jeden z tak zwanych, jak to się mówiło na kozaków, czarnych jeźdźców udał się do lasu celem zabicia tego zwierzęcia. I po 2 dniach jego koń wrócił z ciałem jeźdźcy pozbawionym głowy. Także nie za ciekawie się ta próba zabicia zwierzęcia udała. Miejski doktor stwierdził, podobno, nie wiem czy to prawda, że rana wyglądała tak, jak gdyby głowa została wyrwana, nie ucięta. Więc można domniemywać, że to jakieś małpa czegokształtne tego dokonała. Tak jak w przypadku innych kryptykt, tak tutaj również istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić zagadkę giecko. Według jednej z nich na terenie Europy faktycznie mógł się uchować jakiś hominid, choć dużo bardziej prawdopodobna wydaje się być teoria, jakoby gieckiem był po prostu pustelnik. Inna teoria zaś mówi, że to była małpa czegokształtna, która mogła zbiec z jakiegoś cyrku. Także tak na dobrą sprawę nie wiadomo do dzisiaj, co to było jest. Co to mogło być. A czy w Polsce mamy może jakieś wodne kryptydy? Bo mamy krainy wielkich jezior mazurskich, mamy dostęp do morza. Czy coś kryje się w tajemniczych wodach na terenie Polski? No, zachowało się kilka takich szczątkowych dość relacji. Jedna z najstarszych pochodzi z XVI wieku i mówi o obserwacji w pobliżu Gdańska zwierzęcia morskiego, podobnego do tak zwanego mlicha morskiego. Zaś w 1919 roku w pobliżu polskiego wybrzeża zaobserwowano kilkakrotnie stworzenie podobne do salti, czyli to jest niezidentyfikowane zwierzę morskie zamieszkujące Bałtyk. Również to dzisiaj spotykane. No a z takich najnowszych, sprawa dosyć nagłośniona swego czasu przez polskie radio, ponieważ w 1982 roku turyści kąpiący się w jeziorze Zegrzyńskim w gminie Nieporęt w województwie mazowieckim
Zauważyli ponad 6-metrowej długości zwierzę z czarną głową i podobnymi do króliczych uszami. No ciekawe. Według niektórych z tych opisów miało ono kształt ciała węża. Właśnie bardzo dużo telefonów się wówczas posypało do redakcji Lata z Radiem, także nie udało się jednak ani tego sfotografować. Nie zachowały się też prawdopodobnie żadne szkice. A jeżeli się zachowały, to nie ujrzały światła dziennego. Także też nie wiadomo tak naprawdę, co to mogło być. Czy na naszym polskim podwórku są jeszcze jakieś ciekawe odnotowania kryptydy? Czy też były? To znaczy, wydaje mi się, że na naszym podwórku z tych ciekawszych relacji to już wymieniłem wszystkie, natomiast są jeszcze relacje spisane przez znanego polskiego etnografa Oskara Henryka Kolberga. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jego główną dziedziną działalności była etnografia. Jako pierwszy w polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów naszą rodzimą kulturę ludową. W monumentalnym dziele zatytułowanym, uwaga, tutaj będzie długi tytuł, Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Współcześnie wydawcy stwierdzili, że tytuł jest zbyt długi i po prostu wydają jego dzieła, jego usystematyzowane notatki pod tytułem Dzieła wszystkie. I są one uszeregowane według tomów Mazowsze, Śląsk, Kujawy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie z tomu Mazowsze jeden ze współpracowników w kryptozoologia.pl znalazł wzmianki o kilku takich tajemniczych zwierzętach. Pozwolisz może, że przeczytam. Oczywiście. Te zacytowane fragmenty. Oczywiście. Opis jednego z takich zwierząt wygląda tak. Nie zdarzyło mi się nigdzie wyczytać o stworzeniu noszącym nazwisko dziewiątki. W tutejszych stronach każdy wieśniak rozprawia o tym robaku, jako znanym z tego, że po jego ukąszeniu człowiek 9 dnia musi umierać, jeśli wcześniej nie da się zamówić, czyli zażegnać, czyli mówiąc współcześnie odprawić guseł, bo innego środka przeciw temu nieszczęściu podobno nie ma. Dziewiątka tedy owa ma być wielkości i grubości dużego palca, pysk zakończony parą kleszczy, ciało o 9 przegubach, a na każdym z nich plama kolorowa w kształcie oka. Samo zaś stworzenie barwy ciemnej. Pomimo starań i próśb nie mogłem dostać do obejrzenia ani jednego egzemplarza tego robaka. Szkoda. Chociaż są miejsca poczytywane za ulubione dla jego rodu. O parę mil od Suwałk w folwarku rządowym Kleszczówek znajduje się niewielka łączka, na której trawa rokrocznie pozostaje nietknięta z obawy dziewiątek, które tam w szczególnej obfitości przebywać podobno polubiły. Symptomata ukąszenia ich mają być takie. W miejscu jadem rażonym wyskakuje czarny pęcherzyk wielkości grochu, nieco obwisły. Ból objawia się niesłychany, mdłości, strata snu i apetytu, a 9 dnia zgon niezawodny. Znałem strzelca z leśnictwa Puńsk, który parę lat temu, jak wieść niesie, na łące podczas grabienia siana ukąszony w palec u ręki przez dziewiątkę został, że zaniedbał w porę dać się zamówić, umarł z wyżej opisanymi oznakami. No, wygląda ta dziewiątka na jakąś zupełnie niewinną larwę dużego chrząszcza, którą skojarzono z jakimś zakażeniem bakteryjnym, natomiast Kolberg nawet nie miał możliwości zrobić szkicu, także nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić dokładnie, co to mogło być. W tym samym tomie Mazowsze jest też fragment poświęcony innej kryptydzie. Też można powiedzieć, że z grupy wężowatych. Dziwniejszym jest jeszcze jakieś mgliste podanie o latających żmijach, po tutejszemu leczuszczych.
Otóż powiadano mi, że w okolicach wyżej rzeczonego folwarku Kleszczówek koło Suwałk starzy ludzie pomną, że im starzy ludzie mówili o znajdowaniu się tam niegdyś takowych. O kształcie ich, wielkości i obyczajach nic dowiedzieć się nie mogłem, dość tylko, że pośród bagien, strumieni, trzęsawisk, zarośli i jezior, w jakie ta strona obfituje, miały się też mnie leczuszcze ongi znajdować. Ludowi w powietrzu szybując się okazywać i śmiertelnie kogo napadły kąsać. Rozważane przez uczonych rozmaitych zaginionych stworzeń skamieniałe szczątki, czyli tutaj chodzi o pierwsze badania takich tak zwanych gadów przedpotopowych, przekonały, że były to istoty z rodzaju jaszczurów opatrzonych skrzydłami. Czy były one jadowite lub nie, nie wiadomo. Że nie były powabne, a zatem mogły uchodzić za szkodliwe, to rzecz jasna. Miał, żeby tedy rzeczywiście prawie do naszych czasów dochować się jakiś rzadki gatunek potwora w tych stronach, lub też, czy w odwiecznym jakimś podaniu pamięć o nim z czasów wielkich katastrof ziemi miałaby tu się zabłąkać? No tutaj Oskar Henryk Kolberg wyraźnie utożsamia owe żmije z mezozoicznymi gadami latającymi. A trzeba zaznaczyć, że w czasach, gdy te gady żyły, ludzi jeszcze nie było. Niestety w przypadku tej drugiej relacji brak tutaj świadków. Tak zaledwie ktoś coś komuś powiedział. A gdyby żyły te zwierzęta dziś, to pewnie wiedzielibyśmy coś o tym z uwagi na przypadki śmiertelne. Czy pan Kolberg w swojej książce wspomniał o jeszcze jakichś ciekawych stworzeniach? To znaczy w tomie Mazowsze nie. Nie wiem jak w innych tomach. Rozumiem. Zapewne coś tam jeszcze w innych tomach będzie, natomiast to jest dosyć długa lektura. Jasne. Może kiedyś sztuk. Po nią sięgnę, jeżeli jest dostępna w księgarniach czy też w internecie. Powiedz mi proszę, bo ty zajmujesz się tą kryptozoologią już jakiś czas, prowadzisz ten portal, który jest dosyć popularny. Czy do ciebie były nadsyłane jakieś obserwacje czy raporty, że ktoś coś widział, czy coś kogoś tam zaatakowało? No trochę tych raportów przybyło, natomiast większość z nich to się okazało po czasie, że to były zwierzęta, powiedzmy sobie szczerze, powszechnie znane, typu psy bezpańskie na przykład. A powiedz, czy miałeś jakiś przypadek, który rzeczywiście mógł podchodzić pod kryptydę? No, miałem tylko jeden taki przypadek, właśnie pomórnik, tylko właśnie nie wiadomo tak naprawdę. Do dzisiaj nie udało się tak naprawdę ustalić, co to było za zwierzę. Nie wiem, czy to była kryptyda, czy jakiś stany gatunek. Rozumiem. To był taki jedyny przypadek, który można by zaliczyć do kryptozoologii. Rozumiem. Powiedz może jeszcze na zakończenie, czy są jakieś lektury obowiązkowe, oprócz oczywiście twojego portalu, no i tej książki pana Kolberga, o której przed chwilą wspomniałeś, które każdy, kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o kryptozoologii, o kryptydach, do których powinien sięgnąć? No jest kilka takich książek. Taką chyba najbardziej, najważniejszą książką, którą można nazwać pionierską, jest... niech sobie przypomnę tylko tytuł, bo mi gdzieś umknął. To jest książka Na tropie nieznanych zwierząt Bernarda Owelmansa. Właściwie chyba jedyna taka stricte kryptozoologiczna, zagraniczna pozycja, jaka się ukazała w Polsce. Ostatnie wydanie polskie jest w 1969 roku. Mamy tam na przykład opisane olbrzymy dalekiej północy. Bardzo dużo hominidów opisał Owelmans. Bardzo dużo również takich smokokształtnych, powiedzmy, zwierząt. Jest ta książka uznawana za, tak jak powiedziałem, pionierską, jedną z najważniejszych lektur, jeśli chodzi o kryptozoologię. No jest jeszcze taka książka dosyć gruba, którą można spokojnie nazwać kryptozoologiczną encyklopedią.
jest zatytułowane Mysterious Creatures, A Guide to Cryptozoology. To jest książka autorstwa George'a Eberharta. Ma ona taką właśnie formę encyklopedii, w której autor przez długi czas zbierał informacje, usystematyzował je. Mamy opisanych około 450 kryptyd, w tym również kryptydy polskie, o których tutaj była mowa. Czy taką książkę można dostać na polskim rynku? Na polskim rynku niestety książka się nie ukazała, natomiast można ją dostać w postaci elektronicznej. Chyba z tego, co pamiętam, na portalu Amazon.com można. Rozumiem. Z takich polskich, z polskich autorów niewątpliwie jeszcze książki Tadeusza Oszubskiego, szczególnie książka zatytułowana Tajemnicze istoty, która przedstawia małostane odkrycia naukowców poszukujących nowych gatunków zwierząt, oraz książka Leszka Kleczkowskiego i Sławomira Pikuły o dosyć takim poniekąd prześmiewczym tytule, ale zawartość jest już tak najbardziej poważna. Poczet potworów letnich. Marku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program. Bardzo się cieszę, że udało nam się wstrzelić w ten okres, kiedy portal CryptoZoo obchodzi urodziny. Z tego miejsca chyba wypadałoby mi złożyć życzenia urodzinowe twórcy, czytelnikom, fanom tego portalu. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program. Dziękuję Ci również za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy nie jeden program, bo tematów, myślę, jest wiele. Bardzo, bardzo chciałem Ci również podziękować za to, że emitujesz nasze programy w Radiu Paranormalium. Właśnie zapraszam też z tego miejsca wszystkich słuchaczy Grudziąckiego Radia Internetowego, którym podobają się po prostu nasze audycje, do Radia Paranormalium, bo tam takich audycji jest zdecydowanie więcej. Można dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Zapraszam właśnie do odwiedzania portali, które założył Marek, mój dzisiejszy gość. Myślę, że za tydzień nagramy kolejny ciekawy program. Będziemy informowali oczywiście na bieżąco wszystkich słuchaczy o tym, jaki będzie nowy program, o czym będzie traktował. A teraz już żegnam się, życzę miłej nocy. Pararadio. A jeszcze pozwolę sobie polecić, jeżeli ktoś słucha Paranormalium na co dzień i ma już trochę dość tych audycji gadanych, polecam Grudziąckie Radio Internetowe, ponieważ leci tam naprawdę kawał dobrej muzyki. No, dziękujemy również, Marku, za takie polecenie naszej stacji. No to myślę, że możemy się już teraz pożegnać, bo nagraliśmy ponad godzinny program. Także w swoim imieniu i chyba w Twoim imieniu, Marku, również mogę życzyć słuchaczom miłej nocy. Wzajemnie. Do usłyszenia już za tydzień. Para Radio Poznajemy Nieznane. Witam, do usłyszenia, Arek Patery. Góra, słuchają Państwo audycji. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu-gadu. Nasz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. To był kryptozoologiczny odcinek audycji Arka Paterka Para Radio. Arek Paterek za pośrednictwem naszego radiowego gadu-gadu przekazuje najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy i życzenia dla całej ekipy CryptoZoo z okazji 7 urodzin portalu. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze zaprosić naszych słuchaczy na stronę internetową Pararadia. To jest blog radiowy pararadio.wordpress.com i zachęcić Was do komentowania audycji i proponowania tematów. Tak jak było wspomniane, audycje Pararadio również lecą wszystkie na antenie Radia Paranormalium. My za chwilę już wracamy do naszego wieczoru kryptozoologicznego, a teraz proponuję krótki muzyczny przerywnik. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu-gadu. Nasz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. Tak więc
powracamy do naszego wieczoru kryptozoologicznego. Tak jak zapowiadałem na początku audycji, będziemy sobie dzisiaj troszkę czytać różnych interesujących lektur na temat kryptozoologii. I właśnie jedną z takich lektur jest książka doktora Karla Schuckera Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia. Wrócimy na moment do tematu smoków, ponieważ znalazłem w tej książce taki interesujący fragment na temat smoków, co prawda nie z Polski już, ale z terenów bardzo geograficznie Polsce bliskich. Według jednej z niezwykle, to jest cytat z książki, według jednej z niezwykle licznych wersji czeskiej legendy, dawno temu miasto Brno, czyli dawniej Brun, terroryzował straszny smok pożerający ze smakiem dzieci i zwierzęta domowe. Pokonał go pomysłowy rycerz, napełniając skórę cielęcia wapnem gaszonym. Kiedy smok ochoczo rzucił się na rzekome ciele i pożarł je ze smakiem, wapno zaczęło go palić i wywołało olbrzymie pragnienie. Smok popędził do pobliskiego strumienia, by je ugasić. Łapczywie pił chłodną wodę, która w połączeniu z gaszonym wapnem w jego żołądku doprowadziła do eksplozji. Przerażający potwór pękł. To oczywiste, że w okolicy zarojeło się od zręcznych rekonstrukcji, gada. Do dziś w ratuszu w Brnie można oglądać zachowane szczątki straszliwego smoka zwisające na linię z sufitu. W rzeczywistości jednak nie jest to smok, lecz wielki krokodyl pokryty czarnym smarem. Czyżby smok z Brna był po prostu krokodylem zbiegłym z menażerii? Czy opowieść o potworze jest całkowicie fikcyjna, a krokodyl zabłądził do niej przypadkiem? Istnieje wiele przypuszczeń na temat historii krokodyla zawieszonego u sufitu ratusza. Nie wiadomo jednak, skąd pochodzi. Doskonale wiadomo natomiast, że wisi w ratuszu co najmniej od 1608 roku. Teraz chwilę sobie pomówimy o innych bliskich nam geograficznie kryptydach, mianowicie o chorwackich szumskich deklach, czyli leśnych paniach. W naszej części świata hominidy spotykane są niezwykle rzadko. Tym bardziej na uwagę zasługują szumskie dekle, niezidentyfikowane zwierzęta człekokształtne, mające rzekomo zamieszkiwać tereny Chorwacji. Nazwa szumskie dekle znaczy dosłownie kobiety z lasu. Podania o tych zwierzętach znane były w całej Europie Wschodniej. W Bułgarii nazywano je divi tezeni, w Słowenii divie devojke, w Czechach divozenki. W Serbii zaś dwie wiezony. W Polsce funkcjonowały najprawdopodobniej dwie nazwy – dziwożony i leśne panie. Według opisów szumskie dekle pokryte były czerwonawym lub czarnym futrem, za wyjątkiem pozbawionej sierści twarzy. Posiadały one duże głowy oraz silne i długie ręce. Wydawały z siebie głośne, wrzaskliwe okrzyki. Niekiedy nawiedzały domy i stajnie w poszukiwaniu ciepła i pokarmu. W niektórych relacjach i podaniach dowiadujemy się również, iż szumskie dekle wykradały ziarno ze spichlerzy. Żywiły się dziczyzną i rybami. Sporadycznie w relacjach pojawiają się wzmianki, jakoby szumskie dekle z liści konopi i innych roślin robiły sobie coś na kształt odzieży. Zwierzęta te zamieszkiwały wyłącznie obszary lasów. Widywano je na obszarze między Nowigradem Podrawskim a Ferdynandowaczem na Chorwacji. Spośród relacji najbardziej wiarygodna jest ta pochodząca z zimy 1870 roku. Wtedy to dwaj bracia o nazwisku Paurowic nocowali w stajni nieopodal miejscowości Sewerowac. W pewnym momencie bracia obudzili się i ujrzeli stojącą przed nimi owłosioną postać. Gdy jej dotknęli, zwierzę wybiegło ze stajni. Bracia próbowali je dogonić, nie udało im się to jednak z powodu grubej warstwy śniegu, która uniemożliwiała dalszy pościg. Wszelkie relacje i podania na temat chorwackich leśnych pań przestały się pojawiać wkrótce po wybuchu I wojny światowej. Jeśli szumskie dekle naprawdę istniały, mogły zostać przypadkowo wytępione w wyniku działań wojennych. Opracował Ivelios.
pozostajemy w tematyce hominidów. Teraz fragment kolejnej książki. Tym razem przeniesiemy się geograficznie w rejony Rosji. Fragment książki Wojciecha Grzelaka zatytułowanej Szamani, mumie i aumysy. Rozdział zatytułowany Ludzie o aumysich oczach. Ludzie o aumysich oczach. Fragment książki Wojciecha Grzelaka pod tytułem Szamani, mumie i aumysy. Myślałem, że śnię. Staruszkowie widzą nawet mysz z odległości pół kilometra, mówił wstrząśnięty okulista. A co dopiero młodzi? Mowa o mieszkańcach zagubionej w odległej Rosji wsi Jazula. Jak potwierdzili okuliści, ich wzrok jest kilkakrotnie ostrzejszy. Nie jest to jednak zwykła medyczna ciekawostka, lecz prawdziwe kuriozum, a miejscowi mają bardzo oryginalne wyjaśnienie na to, dlaczego się tak dzieje. Do wsi Jazula jedzie się z Gorno-Altajska długo traktem czujskim. Droga jest miejscami kręta, wąska, wiodąca nad przepaściami, wspinająca się na przełęcze, otoczona złą sławą wśród kierowców, ale na całej swojej długości pokryta asfaltem. W wiosce Aktasz, dokąd piaskowe burze zanoszą czasem pył porwany z pustyni Gobi, trzeba skręcić w lewo i przejechać przez Czerwone Wrota, ciasną szczelinę pomiędzy potężnymi skałami o barwie zakrzepłej krwi. Po kilkudziesięciu kilometrach tundrową równiną i pokonaniu paru stromych przełęczy, przejazd tędy w warunkach zimowych bywa często niemożliwy, niespodziewanie wjeżdża się w gęsty sosnowy bór, a zaraz dalej otwiera się ciasna dolina, w której ulokował się ułagan. 2500 osada, chociaż nawet według norm syberyjskich uchodzi za wieś dechami zabitą, dla mieszkańców Jazuli jest nieomal Paryżem. Wieś na końcu świata. Chcąc dotrzeć do Jazuli, należy skierować się na wschód i posuwać wzdłuż kultowej rzeki Baszkaus. W jaki sposób? Po tonącej w błocie, bądź też pełnej głazów ścieżce, po stromiznach o karkołomnym kącie nachylenia, latem przejedzie jako tako dobre auto terenowe, najlepiej jak to mówią w Rosji, Russian Jeep, czyli popularny UAZ. Lecz tylko do osady Saratan, bo dalej można wędrować jedynie tradycyjnym dla Altaju środkiem lokomocji. Konno wierzchem. Po 50 kilometrach jazdy na grzbiecie, cierpliwego zwierzęcia, które pewnie stawia swoje cztery kopyta nawet na takich pochyłościach, gdzie człowiek miałby spore kłopoty z utrzymaniem równowagi, dociera się wreszcie do potężnej rzeki Czułyszman. Wystarczy tylko przeprawić się wbród przez rwący nurt, szeroki jak Wisła pod Wawelem, i jest się już na miejscu. Po co w ogóle wybierać się do zapomnianej wsi na krańcu świata? Zdawałoby się, że wystarczającą przyczyną jest absolutnie dziewicza przyroda, która w tej części altajskich gór wręcz olśniewa swoim przepychem. Jest jednak również inny powód. Są nim mieszkańcy Jazuli, a raczej ich niezwykłe właściwości. Warto zobaczyć tych ludzi. Rzecz w tym, że wypatrzą przybysza znacznie wcześniej niż on ich. Żaden z mieszkańców Jazuli nie posiada lornetki lub lunety. Sprawdziłem to. We wsi nie ma także ani jednej pary okularów. Widzisz tę kozę o tam? Pyta 75-letni Jan Kajmakow i wskazuje ręką na górę naprzeciwko. Widzę jakiś punkcik, który kiedy nawet mrużę z całych sił oczy w żaden sposób nie chce przypominać kozy. Jest szara, lewy róg ma nadłamany, a oczy bursztynowe, na szyi resztki sznurka. Chodzi o kozę, ale ja czuję się robiony w konia. Chwytam za własną lornetkę, i wszystko się zgadza. Spoglądam na starca jak na magika, on uśmiecha się, a ja bez słowa odchodzę w stronę wsi. Po kilkudziesięciu metrach napotykam jakiegoś nastolatka. Pokazuje na zbocze góry, choć z tej odległości nie potrafię już rozróżnić tam żadnego punktu, szarego czy też jakikolwiek innej barwy. No koza, chłopak przenosi na mnie zdumiony wzrok. Ze złamanym rogiem. To chyba będzie boj ryszewów, dodaje po chwili zastanowienia. 200-procentowy wzrok. W Jazuli mieszka niecałe 300 dusz. W większości są to Altajczycy, jest też parę rodzin Kazachów. Wieś leży ponad 2000 metrów nad poziomem morza.
zewsząd otoczona górami. Niezwykłą właściwość wzroku mieszkańców Jazuli odkrył przed paroma laty Anatol Kołbasko, lekarz z Nowokuźniecka, który uczestniczył w programie badań kontrolnych prowadzonych na zlecenie władz Republiki Altaj. Myślałem, że śnię. Staruszkowie nawet widzą mysz z odległości pół kilometra, mówił wstrząśnięty okulista. A co dopiero młodzi? Początkowo badający Jazulan Kołbasko sądził, że trafił przypadkiem na kilka osobników odznaczających się sokolim wzrokiem, a pozostali wieśniacy postrzegają świat dokładnie tak jak wszyscy inni ludzie. Jego przekonanie umocniło się, gdy kolejni badani przez niego tubylcy w ogóle nie potrafili rozpoznać żadnych liter na tablicy. Ale lekarzowi zrzedła mina, kiedy wiernie narysowali te litery. Okazało się, że po prostu nie znali rosyjskiego alfabetu. Wyniki badań Kołbaski, potwierdzone potem przez innych okulistów, były szokujące. W Jazuli, niezależnie od wieku czy narodowości, wszyscy mieszkańcy posiadają wzrok dużo lepszy od przeciętnego. Rosyjscy lekarze określili go średnio jako 200-procentowy. W okulistyce polskiej najwyższa ostrość widzenia, sprawdzana przy pomocy tablicy Snellena, określana jest zapisem 1-0. W tej skali przeciętny wzrok wieśniaków z Jazuli wynosiłby co najmniej 2-0, co oznacza, że najniższy rząd literek na tablicy okulistycznej potrafiliby spokojnie odczytać z dystansu 6 i więcej metrów. Generalnie wszyscy Altajczycy mają znakomity wzrok. Znaczna część poborowych z Altaju jest szkolona na snajperów. Swego czasu podobno separatyści czeczeńscy grozili przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego w Górno-Altajsku. Miał to być rewanż za skuteczne likwidowanie kaukaskich bojowników przez strzelców spod Biełuchy kierowanych do Czeczenii w mundurach milicji rosyjskiej. Fenomenalną ostrość widzenia mieszkańców zapadłej wsi altajskiej próbowano wyjaśniać rozmaicie. Jedni uczeni dostrzegali w tym zjawisku pozytywną mutację, która nastąpiła w odizolowanej od świata społeczności. W górach nie da się zdobyć pożywienia, jeśli nie włada się dobrym wzrokiem, a tradycyjnym i wyłącznym zajęciem miejscowych jest polowanie. Na łowy chodzą również kobiety, co raczej jest zjawiskiem niespotykanym w innych rejonach Altaju. Warto przy tym wspomnieć, że niewiasty Aimaku Ułagańskiego cieszą się szczególną renomą, która sprawia, że ustępują im z drogi mieszkańcy innych części Altaju, zarówno mężczyźni, jak i panie. Tutejsze białogłowy bowiem łatwo wpadają w gniew, a skutki ich rozsierdzenia bywają opłakane. W ogóle aborygeni tego regionu uchodzą za niezwykle krewkich. Jak głosi podanie, dawniej skalpowali swoich przeciwników. Do dziś przez współziomków z pozostałych rejonów Altaju przezywani są Apaczami. Bombardowani kosmicznym złomem. Natalia Ananiewa, ordynator oddziału ocznego Kliniki Krajowej w Barnaule, ma na temat superwzroku Jazulan własny pogląd, choć nie sprawia wrażenia, jakby była całkowicie przekonana o jego słuszności. To najprawdopodobniej wrodzony dar, mający związek z genami. Wpływa też na to sposób życia, gdyż na ostrość widzenia oddziaływują pośrednio procesy przemiany materii, plus ekologia, jakość wody i pożywienia. W Jazule jedno i drugie nie zawiera konserwantów. Istnieje także hipoteza poniekąd kosmiczna. Na obszar Aimaku Ułagańskiego od prawie pół wieku spadają zużyte stopnie rakiet wystrzeliwanych z kosmodromu w Bajkonurze. Nad Altajem pojazdy kosmiczne pozbywają się pustych zbiorników po wykorzystanym paliwie. Kosmiczny złom pada nie tylko w okolicach Ułaganu, ale także w Aimaku Ustkańskim i kraju altajskim. Lecący z nieba metal zabił dotąd jedynie krowę, a to dzięki bardzo słabemu zaludnieniu. Na kilometr kwadratowy Republiki Altaj przypadają dwie osoby, w okolicach Ułaganu grubo poniżej jednej. Tubylcy wspominają, że po cenniejsze fragmenty rakiet przyjeżdżały nawet specjalne ekipy poszukiwawcze. Otaczali pierścieniem jakiś teren i nikogo tam nie wpuszczali. Ludziom grozili automatami, wspomina Grzegorz z Ułaganu. Też kiedyś miałem taką przygodę. Łowiłem ryby na jeziorze Teleckim. Płynąłem łódką, był słoneczny dzień. Nagle po wodzie przemknął jakiś cień. Zadarłem głowę, z góry leciał jakiś wielki przedmiot, ale tak dziwnie spadał, jak liść w spokojnym powietrzu. Kołysał się. Ja za wiosła i chodu na prawo, a on też w tym samym kierunku. To ja na lewo i on na lewo. Gorąco mi się zrobiło. Nie wiem, gdzie uciekać, żeby za mną nie poleciał. Wpadł do jeziora może 20 metrów ode mnie. To był taki wielki płat białej blachy,
a woda to aż się zasyczała i wypłynęło pełno ugotowanych ryb, tylko kasakiem zbierać. Niemało fragmentów rakiet trafiło w ręce miejscowej ludności. Zdarzały się przypadki trudnych do wygojenia oparzeń i chorób skóry, które dotknęły tych, co zbyt prędko przywłaszczali sobie opadłe na ziemię szczątki wostoków. Nie odstraszyło to innych od praktycznego wykorzystania arkuszy srebrzystej blachy do obicia domów czy nawet budowy sławojek, czyli szaletów podwórzowych. To bombardowanie kosmicznymi śmieciami kontrastuje z sielankową wizją Altaju jako krainy ekologicznie nieskażonej. Rzecz ciekawa, w kraju altajskim kawałki rakiet padają równie gęsto w rejonie tretjakowskim, jednak tamtejsza miejscowa ludność cierpi z tego powodu w sposób widoczny. Liczba zachorowań na raka przewyższa tam znacznie normę. Ludziom doskwierają także inne problemy zdrowotne. Zdarza się wiele poronień. Niewiele lepiej jest w okolicach wsi Korgon, położonej na zachód od Ustkan. Problem ten bada bardzo wnikliwie Barbara Profeta, szwajcarska Włoszka, która na Altaju pracuje już parę ładnych lat. Nocami straszą bydło, zaglądają w okna. A tymczasem w Jazule przypadki zachorowań na raka są bardzo rzadkie. Ludzie chorują tu sporadycznie. Tłumaczenie, że wyjątkowo dobry wzrok Jazulan jest wynikiem napromieniowania, czy to radiacją zawartą w kawałkach rakiet, czy też mającą swoje źródło w nieznanych, ukrytych w górach złożach, wydaje się także mocno wątpliwe. Chodziłem po wsi w bezksiężycową noc i gwarantuję, że doskonałe oczy jej mieszkańców nie świecą jednak w ciemnościach. Mieszkańcy Jazuli wierzą, że ich nadzwyczajny wzrok to prezent od Aumysa. We wsi spotkania z nim traktowane są jako coś powszedniego. Nocami podchodzą do wsi, straszą bydło, zaglądają w okna, mówi Kajmakow. A baby wtedy piszczą, łuch! Dorzuca i mruga filuternie. Emerytka Tułgat Kajakowa wynosi jakieś zawiniątko ze swojego ajłu i demonstruje mi jego zawartość. Kłębek brudno-brązowej sierści. Co warte tu wspomnieć, na lodowcu Kurkurek znaleziono łapę zagadkowego zwierzęcia. Badający ją naukowcy stwierdzili, że nie należy do żadnego ze znanych im gatunków zwierząt. Zdaniem naukowców z Barnaulskiego Instytutu Weterynarii oraz z oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, budowa i układ kości wskazują, że łapa należała do istoty dwunożnej. Aumys to pozostawił, kiedy próbował porwać naszego konia, wyjaśnia. Koń zarżał, wybiegliśmy z domu, Aumys wystraszył się i uciekł. Zahaczył przy tym o ogrodzenie i stąd ta pamiątka. A konia po naradzie z szamanem zdecydowaliśmy się zarżnąć. Tuszę zanieśliśmy na skraj lasu. Nazajutrz zniknęła. Wierzę, że Aumys, posłaniec Eze Altaj, przyjął przeznaczoną mu ofiarę. To wszystko przez to, że uczeni rozkopują nasze kurhany. Trwożą duchy, a te posyłają Aumysy, które nas niepokoją. Tak, my tu nie mamy lekko, użala się Tułgat. Nagle kieruje wzrok gdzieś poza mnie i mówi: oho, mąż wraca z polowania, muszę przygotować kolację, po czym znika w ajle. Oglądam się i w odległości może 1,5 kilometra widzę poruszającą się na łące plamkę. Według mnie równie dobrze mógłby być to ślubny mojej rozmówczyni, jak i Aumys, czy nawet pasący się sarłyk, ale wiekowa Jazulanka wiedziała, czy raczej widziała swoje. Aumys ma około 2 metrów wzrostu. Stąpa mocno, idąc wymachuje rękami. Kiedy ucieka, wykonuje skoki, opowiada pastuch Genadiusz Matwiejew, pastuch z Jazuli. Raz go nawet sfotografowałem, ale kiedy wywołałem film, akurat ta klatka okazała się prześwietlona. Jakim to sposobem Aumysy zdołały przekazać swój podarek mieszkańcom Jazuli? Przecież często wśród Altajczyków, a także w Altaju mongolskim, spotyka się opowieści o związkach, dobrowolnych lub wymuszonych, mężczyzn z Aumyskami albo Aumysek z ludźmi. Słucham tych historii już po powrocie z Jazuli do Ułaganu, za gościnnym stołem rodziny Czu, popijając herbatę z tałkanem, prażonym i zmielonym jęczmieniem, i odrobiną białego mumio, substancji wydobytej ze skalnej rozpadliny, który uchodzi za panaceum na gwałtowny atak gorączki i, jak sądzę, nie zaszkodzi mi. Śnieżny człowiek. Chyba przeziębiłem się podczas przeprawy przez lodowaty Czułyszman, ale nazajutrz zapowiadającą się chorobę jak ręką odjął. Może to podziałał biały proszek, a może ułagański klimat.
Wychodzę więc na Sioło, aby odwiedzić Ludka Broza, czeskiego antropologa, który od kilku lat osiadł w Ułaganie. Zadomowił się tu na dobre i kiedy wyjeżdża do ojczyzny, zawsze anonsuje to w miejscowej gazecie Ułaganynk Sołundary. Wraz z informacją: wracam w październiku, Ludek. Na nagim stoku pobliskiej góry widać miejsce kultu sił natury i nieco wyżej prawosławny krzyż. Bardzo wielu mieszkańców Ułaganu to prawosławni chrześcijanie, przynajmniej nominalnie. W Ajmaku było ponad 30 cerkwi, jedynie w tej części Ałtaju rosyjskie misjonarstwo odniosło wyraźniejsze sukcesy. Ale my jesteśmy poganami, powiada Timur Chu, ojciec Andrzeja. Ja tam pokłaniam się całej przyrodzie. Wiem, że w niej jest siła, która może mnie zmieść w jednej chwili i to wystarcza, abym oddawał cześć niebu nade mną i ziemi pode mną, dodaje i ochoczo wychyla kieliszek żubrówki. Jak na swoje 74 lata wygląda niezwykle krzepko i dziarsko. Rodzina Chu odznacza się szczególną długowiecznością oraz znakomitym zdrowiem. To dlatego, że wśród naszych przodków był Aumys. Andrzej śmieje się, ale chyba tylko dlatego, że ma do czynienia z Europejczykiem. W rozmowie z rdzennym mieszkańcem Ałtaju zachowałby w tym wypadku powagę. Jestem o tym przekonany. Mojego ojca do tej pory przezywają śnieżnym człowiekiem. Podobno jego babka miała w rodzie jakiegoś Aumysa. Ojciec większość życia spędził z wyboru w śniegach, w lesie. Mówi, że tam się czuje jak u siebie w domu. Ja też poszedłem w jego ślady. Prawdę mówiąc, czasami przyłapuję się na myśli, że wolę nocować w jamie wygrzebanej w śniegu pod świerkiem, w głuchej tajdze, niż w domowych betach. A poza tym nasza rodzina wygląd ma taki nieałtajski. Ałtajczycy należą do rasy żółtej. Mają mongoidalne rysy twarzy, raczej mizerny wzrost i niezwykle gęste czarne włosy, poza niektórymi mieszkańcami rejonu ułagańskiego. Ci bowiem są wysocy, postawni, rudzi, niebieskoocy, o cerze bladej, wręcz białej. Antropolodzy milczą na temat przyczyn tego fenomenu, tubylcy natomiast uważają, że jest to rezultat mezaliansu któregoś z ich przodków z Aumysem. Kiedy pewnego dnia zawitałem do Ułaganu z grupą polskich turystów, Timur Chu podczas zaimprowizowanej w tej okolicy biesiady nastawał, aby zostawić mu jasnowłosą Bożenę. Wydam ją za mojego krewniaka Aumysa, twierdził. Oczywiście żartował, tak sądzę. Artykuł ten stanowi fragment książki Wojciecha Grzelaka pod tytułem Szamani, mumie i Aumysy. Więcej na ten temat, jak i samej książki, znajdziecie na portalu infra.org.pl oraz na stronie wydawnictwa KOS. Wojciech Grzelak, urodzony w 1961 roku. Z wykształcenia filolog. Wykonywał różne zawody. Autor wielu reportaży, artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także opowiadań o rozmaitej tematyce. Publikuje w prasie polskiej, rosyjskiej, amerykańskiej i niemieckiej. Tłumaczy poezję, układa antologię wierszy, pisze również książeczki dla dzieci. Od 2001 roku dzieli swoje życie pomiędzy Beskidy i Ałtaj, zachodnia Syberia, gdzie wykłada na Uniwersytecie w Górno-Ałtajsku i angażuje się w sprawy syberyjskiej Polonii. Jego artykuł o ałtajskim Aumysie wydrukowany na łamach Nieznanego Świata został uznany za publikację roku 2004. Za umacnianie wielopłaszczyznowych związków pomiędzy Polską i Syberią władze rosyjskie i organizacje biznesowe w Polsce nagrodziły autora licznymi wyróżnieniami. Otrzymał m.in. statuetkę Ambasador Polski. Dużo podróżuje po Azji, najczęściej samochodem. Pan Wojciech prowadzi także audycję Z Ałtaju widać więcej, poświęconą tajemnicom Rosji. Produkcja Soundset Studio. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu gadu. Nasz numer 3608 8002. 3608 8002. Był to fragment książki Wojciecha Grzelaka zatytułowanej Szamani, mumie i Aumysy, rozdział zatytułowany Ludzie o Aumysich oczach. Książka jak widać dosyć długa. Nagranie podesłała grupa badawcza Infra, którą z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Przypominam, że naszej dzisiejszej audycji towarzyszy konkurs jak najbardziej kryptozoologiczny. Pytanie brzmi,
czym zajmuje się drakontologia? Czym zajmuje się drakontologia? Pojawiły się już trzy poprawne odpowiedzi. Na podane e-maile wkrótce po audycji wyślę nagrodę. Będzie to e-book zatytułowany Mysterious Creatures – A Guide to Cryptozoology. Właśnie encyklopedia kryptozoologiczna autorstwa George'a Eberharta, o której wspominałem w audycji Arka Paterka. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w tematach hominidów. Będzie teraz fragment poświęcony jednemu hominidowi. Będzie to mianowicie syberyjski Yeti. W Rosji powstanie naukowy ośrodek badań człowieka śniegu. Jak doniosła niedawno Gazeta Rzeczpospolita, w Rosji planowane jest uruchomienie naukowej agencji zajmującej się badaniem legendarnego człowieka śniegu. Powstanie ona w regionie, w którym dość często dochodzi do obserwacji tajemniczych zwierząt człekokształtnych. Wcześniej, jeszcze w tym roku, w mieście Tasztagoł, w obwodzie kemerowskim w zachodniej Syberii odbędzie się międzynarodowa konferencja, w której udział wezmą naukowcy zajmujący się hipotetycznie istniejącymi zwierzętami. Jak głosi komunikat miejscowych władz, w mieście Tasztagoł odbędzie się międzynarodowa konferencja, na którą przyjadą najlepsi specjaliści od hominidów. Na podstawie rezultatów tego spotkania podejmiemy decyzję o otwarciu Instytutu Naukowego zajmującego się badaniem Yeti. Zorganizowanie takiego instytutu czy naukowego ośrodka to logiczna kontynuacja dotychczasowych badań. Jak mówi jeden z najlepszych rosyjskich ekspertów zajmujących się nieznanymi hominidami, Igor Burcew, w Rosji badaniem Yeti zajmuje się około 30 profesjonalnych naukowców. Mogliby oni rozpocząć pracę w planowanym ośrodku. Nie wszyscy naukowcy są jednak zainteresowani współpracą z nową placówką. Przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Kemerowa już oświadczyli, że badanie kwestii Yeti nie interesuje żadnego zespołu naukowego uniwersytetu. Rosja. Analiza włosów śnieżnego człowieka. Według informacji rosyjskiego hominologa, włosy znalezione w czasie październikowej ekspedycji do górskiej Szorii przypominają budową domniemaną sierść hominidów z innych części Rosji oraz z Ameryki Północnej. To jeden ze śladów bytności tych istot znaleziony w jaskini Azaskiej, która ma stanowić dla nich schronienie. Śnieżny człowiek to rosyjski odpowiednik reliktowych hominidów, znanych w innych częściach świata jako Bigfoot, Sasquatch, Yeren lub Yeti. Analiza włosów znalezionych w czasie październikowej wyprawy w poszukiwaniu śnieżnego człowieka w region górskiej Szorii na południu obwodu kemerowskiego w południowo-zachodniej Syberii wykazała ich podobieństwo z próbkami sierści nieznanych nauce hominoidów z innych części świata, twierdzi Walentyn Sapunow, rosyjski hominolog. Nie zgadza się z tym inny ekspert i lider licznych ekspedycji w poszukiwaniu śnieżnych ludzi, Igor Burcew, który twierdzi, że na wnioski jest zbyt wcześnie. Członkowie ekspedycji, w skład której wchodzili uczeni z kilku państw, Estonii, Kanady, Rosji, Szwecji i Ameryki, wybrali się do jaskini Azaskiej, która ma stanowić dom dla stworzeń zwanych przez Rosjan śnieżnymi ludźmi, a przez doktora Borysa Porszniewa, prekursora badań w tym kierunku, reliktowymi hominidami. Oprócz wyprawy zorganizowano także konferencję z udziałem władz, która była pierwszym od pół wieku przypadkiem zaangażowania się państwa w badania nad śnieżnymi ludźmi. Wcześniejsza oficjalna ekspedycja Akademii Nauk Związku Radzieckiego w region Pamiru miała miejsce w 1958 roku. W czasie wyprawy w jaskini Azaskiej odnaleziono m.in. odcisk stopy przypisywany śnieżnemu człowiekowi, do którego przyczepione były włosy. W niedużej odległości znajdowało się także posłanie, zawierające wciąż świeże paprocie.
Włosy, odnalezione przez Anatolija Folkina z Kirowa, zostały następnie poddane analizie pod mikroskopem elektronowym w Sankt Petersburgu. Walentyn Sapunow, genetyk i biochemik, który od wielu lat zajmuje się kwestią istnienia śnieżnych ludzi, powiedział: w Sankt Petersburgu włosy przebadano pod mikroskopem. To bardzo skomplikowana, ale efektywna metoda. Po spryskaniu specjalnym roztworem zbadano ich kolejne warstwy i dało nam to możliwość porównania ich z włosami innych gatunków zwierząt. Kiedy wykluczono, że próbka pochodzi od niedźwiedzia lub innego powszechnego w tym rejonie zwierzęcia, sierść znalezioną w jaskini Azowskiej porównano do włosów śnieżnych ludzi znalezionych m.in. na Uralu, w rejonie leningradzkim, a także w Kalifornii, gdzie istoty te znane są jako Bigfoot. Okazało się, że wszystkie próbki są do siebie podobne pod względem budowy. Jak mówi Sapunow, autor wydanej w Polsce książki Między człowiekiem a zwierzęciem, która poświęcona jest badaniom nad reliktowymi hominidami, sądząc po wynikach, widzimy morfologiczne podobieństwo włosów śnieżnych ludzi zamieszkujących różne terytoria. Są one podobne tak jak w przypadku każdych innych osobników tego samego gatunku. Inny może być kolor włosów. Te znalezione przeze mnie w rejonie leningradzkim i zebrane z drzewa zniszczonego przez śnieżnego człowieka miały biały kolor. Istoty te często odłupują korę, aby wyciągnąć stamtąd larwy owadów i pozostawiają na niej włosy. Tak było w przypadku pewnej jednostki wojskowej z Karelii, skąd w 1989 roku doszły relacje o spotkaniach ze śnieżnym człowiekiem, który był tam nazywany Wielkim Białym. Byłem tam na trzykrotnych ekspedycjach. Stworzenie było widziane przez wielu. Niektórzy próbowali je tropić, ale zawsze uciekało. Igor Burcew, który kierował ostatnią ekspedycją, mówi jednak, że jest zbyt wcześnie na wnioski odnośnie znalezionych próbek sierści i należy dokonać dokładniejszej analizy wewnętrznej struktury włosów. W konferencji ekspedycji, która miała miejsce między 5 a 8 października 2011 roku, wzięli udział także goście z zagranicy, a wśród nich m.in. Jeff Meldrum, profesor anatomii i antropologii z Idaho State University oraz dr John Bindernagel, kanadyjski biolog i badacz tamtejszych reliktowych hominidów. Organizatorem było Międzynarodowe Centrum Hominologii kierowane przez Igora Burcewa, które wspomógł gubernator obwodu kemerowskiego Aman Tulejew, senator Sergiej Szatirow oraz władze regionu Tasztagowskiego, gdzie leży Górska Szoria, zwana także niekiedy Górną Szorią. Choć śnieżni ludzie znani są z legend zamieszkującego ten region ludu Szorów, pierwsze współczesne relacje na temat spotkań z nimi pojawiły się między 2008 a 2009 rokiem, kiedy myśliwi donosili o spotkaniach z dużymi dwunożnymi ssakami w niedostępnych rejonach okręgu Tasztagowskiego. Z zainteresowania sprawą władz skorzystali rosyjscy badacze, którym obiecano powstanie w Kemerowie Centrum Badań nad Śnieżnymi Ludźmi. Opracowanie infra. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu gadu. Nasz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. A ja przypominam, że przez cały czas naszej dzisiejszej audycji, towarzyszy konkurs kryptozoologiczny. Pytanie brzmi: czym zajmuje się drakontologia? Czym zajmuje się drakontologia? Odpowiedzi proszę przesyłać na nasze radiowe GG. Przypomnę jeszcze raz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. Pod tym numerem czekam również na komentarze dotyczące naszej dzisiejszej audycji Wieczoru Kryptozoologicznego z okazji 7. urodzin portalu kryptozoologia.pl. Teraz proponuję krótki przerywnik, a po przerwie poopowiadamy sobie i podyskutujemy o przodkach czupakabry. Chupacabras, wampir moka, bestia z żywadą, jak też cała zgraja innych potworów,
mają ze sobą wiele wspólnego. Pojawiają się znikąd. Zostawiają po sobie krwawy ślad i wiele szkód. Potem znikają. Nikt nie wie, czym były i tak rodzi się legenda. Czy naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym są stworzenia dające o sobie znać pod postacią różnych kształtów i rozmiarów chupacabras? Wiadomo jednak, że w latach 70. miały one swego przodka. Wampira Moka. W 1996 roku agencja Reuters podała następującą informację. Egipska policja zastrzeliła dwa dziwne stworzenia należące do stada, które terroryzowało niewielką wieś Armand, około 300 km na południe od Kairu, zabijając trzech mieszkańców i raniąc kilkunastu w serii kilkunocnych ataków. Według relacji, krwiożercze bestie miały przypominać wielkie hieny lub dzikie psy i choć lokalnym były znane jako salawa, nie należały rzekomo do żadnego znanego gatunku. Według egipskiego MSW zwierzęta te przybyły z Sudanu w poszukiwaniu nowych terenów łowieckich. Wiadomo było tyle, że dzięki obławie jedno ze zwierząt udało się zranić, drugie zabić. I były to ostatnie informacje na ich temat. W świecie, w którym corocznie na listę nowo odkrytych gatunków dodaje się parę pozycji i gdzie wciąż powtarza się słowa o wpływie ekspansji człowieka na życie dzikich zwierząt, historia o grupie hien atakujących wieś daje się wytłumaczyć zaburzeniem naturalnego rytmu ich życia. Egipska historia zawierała jednak w sobie podobieństwo do wielu innych opowieści. W roku 774 naszej ery, w czasie panowania cesarza Leona IV, zwanego Chazarem, przez wschodnie Imperium Rzymskie przetaczały się plagi niemalże na biblijną skalę, po których zaczęto donosić o dziwnych drapieżnikach, przypominających te, o których pisał Reuters. Ówczesny kronikarz Denis de Telmare opisywał te stworzenia jako podobne do wilków, choć o znacznie węższych pyskach i inaczej zbudowanych uszach, nie stroniące ponadto od ludzi. Hordy tych dziwnych psowatych wędrowały po Anatolii, polując na tamtejszych chłopów. Twierdzono, że z łatwością łamały opór ofiar i znane były z wynoszenia dzieci z kołysek. Wkrótce jednak okazało się, że stwory opisane w kronice wyżej wymienionego autora rozeszły się po świecie. Liczne bezimienne często bestie dopuszczały się ataków na ludzi, pożerały całe stada i rujnowały rolników. Jak dodaje kronikarz, gdy stwory zaatakowały stado kóz lub owiec, porywały od razu kilka z nich. Najbardziej znana legenda o tego typu stworzeniach pochodzi jednak z późniejszego okresu, a na jej podstawie powstał nawet film pod tytułem Braterstwo Wilków. Chodzi o słynną bestię z żywadą, znaną z makabrycznych ataków i sporej liczby ofiar. W średniowiecznej, choć nieco koloryzowanej rzeczywistości, powinien był znaleźć się ktoś, kto uratuje chłopów z beznadziejnej sytuacji, ale zwyciężała proza życia. Anomalne stworzenia i wszelkiego rodzaju stwory o różnych kształtach i rozmiarach pojawiają się i znikają, powodując nie tylko szok u tych, którzy mieli szczęście lub nieszczęście z nimi się spotkać, ale również wyrządzając znaczne szkody w gospodarstwach. Co ciekawe, scenariusz sprzed wieków powtarza się i w naszych czasach. 25 lutego 1975 roku jedna z portorykańskich gazet opublikowała jedno z pierwszych doniesień mówiących o fali tajemniczych ataków na zwierzęta, do których dochodziło w okolicach miasteczka Moka w zachodniej części wyspy. Stworzenie, które prasa ochrzciła mianem wampira Moka, zaczęła swą działalność w Barrio Roca, gdzie dopuściło się masakry, jakiej nikt ponoć w okolicy jeszcze nie widział, zabijając 15 krów, 3 kozy, 2 gęsi i świnie, które odnaleziono z dziwnymi punktowymi ranami, które wskazywały, że jakiś przedmiot lub narząd znalazł przez nie dostęp do wnętrza ciał ofiar. Autopsja wykazała, że coś wypiło krew zwierząt, a policjanci nie wierzyli w to, że psy mogły dopuścić się tego typu ataku, gdyż, jak poprawnie uważano, nie byłyby one w stanie przeskoczyć przez ogrodzenia. 7 marca 1975 roku zabita została krowa Reya Jimeneza. Na jej głowie znaleziono podobne rany, jak również liczne zadrapania na ciele. Dodano ją do powiększającej się wciąż listy ofiar, która liczyła już 30 sztuk różnego rodzaju zwierząt. Wraz z tym, jak ofiar i strat przybywało,
wampir Moka zaczął tworzyć własną legendę, podobną do tej, którą obrosła słynna Chupacabra, jaka pojawiła się na Puerto Rico 20 lat po nim. Spekulacje odnośnie pochodzenia wampira były zróżnicowane. Część ludzi wierzyła, że był to zmutowany ptak, podobny do tego, którego widziała Maria Akevedo z Moka. Taki stwór wylądować miał pewnej nocy na dachu jej domu i drapiąc w dach przeraził kobietę do granic wytrzymałości, na odchodne wydając z siebie przeraźliwy krzyk. W przypadku opowieści o fali dziwnych wydarzeń często bywa tak, że ludzie mimowolnie donoszą o obserwacjach zjawisk, które podciągnąć możemy pod fenomen UFO. I choć nie zawsze są to doniesienia wartościowe, wspomnieć należy o tym, że latające talerze również nie czekały długo, aby pojawić się nad Moka. 12 marca 1975 roku Luis Torres ze swym synem i synową obserwował oświetlony obiekt, który pojawił się na obrzeżach miasteczka. Torres i jego rodzina oszacowali, że obiekt znajdował się nad polami, na których odnaleziono potem okaleczone zwierzęta. Parę dni później Cecilio Hernandez poinformował władze, że wampir Moka, niezależnie czym był, w jedną noc zabił ponad 30 kur z jego hodowli. W ciągu zaledwie 2 tygodni w podobny sposób zabitych zostało blisko 100 zwierząt. Ale w kryzysie i bezsilności związanej z atakami i stratami rolników pojawiła się pewna nadzieja. Ten sam Luis Torres, który donosił o obserwacji UFO, po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi po tym, jak zabił 2 ogromne węże, dokładnie portorykańskie boa, o niespotykanych rozmiarach 180 cm. Według Torresa natknął się on na gady w czasie, gdy przygotowywały się one do ataku na krowę. Media uznały to za akt heroizmu kończący zagadkowy serial o okaleczaniach zwierząt, a miasto odetchnęło z ulgą. Na chwilę. 18 marca 1975 roku wampir pozbawił krwi 2 kozy należące do Hektora Vegi z Barrio Pueblo. Ranki odnalezione na ich szyjach demaskowały drapieżnika, który, jak się okazało, był bardziej głodny niż kiedykolwiek, bo następnej nocy powrócił do gospodarstwa Vegi, zabijając kolejnych 10, a raniąc 7 kóz z jego hodowli. 10 kolejnych zwierząt Vegi gdzieś zaginęło. Po tym przypadku zareagowały władze, a Senacka Komisja do Spraw Rolnictwa, której przewodniczył senator Miguel A. Deynes, odwiedziła gospodarstwo. Deynesowi towarzyszył także policjant Samuel Lopez i inni funkcjonariusze. Po rozmowie z rolnikami, którzy doświadczyli strat, Deynes zażądał od miejscowego szefa policji, Astola Toledo, podwojenia wysiłków w celu wyjaśnienia sytuacji. Wydawało się, że jedno zwierzę, czymkolwiek jest, nie jest w stanie wyrządzać tak wielkiej liczby szkód. Co ciekawe, 2 dekady po szaleństwach wampira Moka, gdy podobnych czynów dopuszczała się na Puerto Rico osławiona Chupacabras, naczelnikiem policji był również pan o nazwisku Toledo. Zwolennicy teorii o wężu mordercy byli rozczarowani opinią doktora Juana Rivero, herpatologa z Mayagüez, który stwierdził, że portorykański boa, który nie jest wężem jadowitym, nie byłby w stanie upolować ofiary o rozmiarach krowy. Ponadto wąż ten nie został przez naturę wyposażony w aparat do ssania krwi. Wampirem być nie mógł. Felix Badillo nie wierzył własnym oczom, kiedy rankiem 25 marca 1975 roku znalazł w zagrodzie martwego prosiaka. Świni brakowało ucha, zaś z boku głowy miała ona spory otwór. Badillo nie wierzył w to dlatego, że jego pies, który do tej pory sprawował się bardzo dobrze, nocą nawet nie zaszczekał. Zdziwienie rolnika było jeszcze większe, kiedy okazało się, że dr Angel de la Sierra z Uniwersytetu Portorykańskiego wydał opinię mówiącą, że rana na głowie świni przypomina chirurgiczne cięcie wykonywane w eksperymentalnych badaniach nad głuchotą. Z czasem wampir Moka znudził się dotychczasową dietą i był gotów na coś nowego. 25 marca, około godziny 10 w nocy, Juan Muniz został zaatakowany przez przerażającego stwora pokrytego piórami. Muniz wracał do domu w Barrio Pulido, kiedy natknął się na tajemniczego stwora, którego próbował przegonić, ciskając w niego kamienie. Nie udało się, a ponadto sprowokował go do ataku. Stworzenie podleciało do niego, zmuszając do ucieczki do domu sąsiada. Kiedy na miejsce powróciła uzbrojona grupa miejscowych, potwora nie było. Do kwietnia 1975 roku wampir Moka wyszedł poza granicę rejonu, od którego wziął swą nazwę i rozpoczął masakry w skali całej wyspy. Do pierwszych ofiar w okolicy stolicy
należał prosiak należący do Benino Lozady z Guaynabo. W międzyczasie policja zaczęła coraz bardziej przekonywać się do ludzkiego czynnika stojącego za okaleczeniami. Wokół nieuchwytnego drapieżnika, co naturalne, zaczęły rodzić się legendy. Media próbowały znaleźć racjonalne wytłumaczenie na ów dziwny fenomen. Kiedy w jaskiniach niedaleko Moka natrafiono na kolonie nietoperzy, rolnicy znowu odetchnęli z ulgą. Niepokój powrócił, gdy okazało się, że nietoperze to roślinożercy, żywiący się owocami. Fakt faktem, nie wiadomo do końca, jaką rolę w historii o wampirze odegrały same media i na ile fala ataków była rzeczywiście falą. Ujmując rzecz prościej, ataki, które zdarzały się na wyspie przez cały czas i były wynikiem aktywności dzikich zwierząt, po nagłośnieniu zostały powiązane ze sobą i przypisane tajemniczemu, nieuchwytnemu drapieżnikowi. 2 kwietnia drapieżnik postanowił odwiedzić gospodarstwo należące do Isauro Melgara z Barrio Negro w pobliżu Corozal. Znaleziono tam kilka martwych kóz i kilkanaście królików. Dlatego ubogiego rolnika była to dotkliwa strata, ponieważ żył z hodowli zwierząt. Bojąc się, że stworzenie może powrócić i dokonać dalszych szkód, Melgar postanowił na nie poczekać. Rozłożył też trutkę, mając nadzieję, że drapieżnik, który pokusił się o jego króliki, pożre ją. Wraz z sąsiadami, Melgar czekał do 3 w nocy, kiedy to postanowił zwolnić sąsiadów. Kiedy stróże rozeszli się, wampir powrócił, zabijając kolejne kilka zwierząt. Wzmogło to jednak tylko determinację Melgara. 5 kwietnia, koło północy, Melgar i jego sąsiedzi usłyszeli dziwny dźwięk, który poruszył zwykle cichą wieś. Między drzewami ujrzeli oni dziwną postać i jak się okazało, wizyta pociągnęła za sobą śmierć kilku kóz. Ze stoickim spokojem, mimo dotkliwych szkód, Melgar powiedział mediom, że cokolwiek zabiło kozy, nie było człowiekiem. Oczywiście w wampiry nie wierzę, ale nie mogę określić, co to było, mówił Melgar. Po 2 miesiącach sensacji i morderstw, w mediach zaczęły pojawiać się oficjalne rządowe komunikaty. Dr Benedicto Negron, weterynarz z Departamentu Rolnictwa, zauważył, że sytuacja jest poważna i to na tyle, że wyspie grozi wybuch masowej histerii. W wydaniu nieistniejącej już dziś gazety El Mundo z 9 kwietnia pojawił się nawet artykuł ponaglający rząd do rozwiązania tajemnicy ataków. Podobnie jak w przypadku ataków Chupacabry z 1995 roku, zainteresowanie z oficjalnej strony niewiele zmieniło i ataki trwały nadal. Co więcej, folklor pomieszany z science fiction wpłynął na powstawanie nowych miejskich legend. Zaczęto także widywać UFO, głównie nad miastami Santa Rosa i Cerro Gordo. W czasie jednego z incydentów wielki walcowaty pojazd miał zawisnąć nad domem rodziny z Coupei, pozwalając im na 45-minutową obserwację. 13 maja 1975 roku José Santos z Corozal natknął się na dziwną istotę wydającą charakterystyczne dźwięki, przypominające skamlenie szczeniaka. Miała okrągłą głowę, owłosiony ogon i duże oczy. Santos uznał, że nie jest to żadne ze znanych mu stworzeń, jakie występują na Puerto Rico. Jeśli idzie o spotkania z obiektami UFO, ich szczyt przypadł na maj 1975 roku. Co ciekawe, fala obserwacji miała miejsce równocześnie z falą ataków. W jednym z przypadków świadkami byli psycholog i astronom, którzy zaobserwowali przelot 3 dziwnych obiektów nad Fajardo. Obaj nie potrafili powiedzieć, czym dokładnie owe obiekty były. Wieczorem 17 maja 1975 roku obiekt UFO przeleciał nad domem w Park Gardens. 3 kobiety, które rozmawiały na ganku domu, zauważyły jasną kulę, która manewrowała tuż nad budynkiem. Podobnych obserwacji dokonano w innych miejscach stolicy, w tym nad fortem San Cristobal w najstarszej części miasta. Podobna obserwacja miała miejsce w Contado Lagoon, gdzie obserwatorzy mówili o UFO, które wyłączyło światła, ale wciąż pozostawało widoczne jako czarna masa na niebie. Wampir Moka szalał do lata 1975 roku. 25 czerwca zabił 25 zwierząt w gospodarstwie w okolicach miasta Isablela. Wiałko pozbawił życia 15 kogutów, które hodowca przygotowywał do popularnych na wyspie walk. Potem jednak aktywność stworzenia malała. Podobnie jak apetyt, bowiem wszystko urwało się w okolicach sierpnia. John Keel, znany pisarz, który podejmował tematykę spotkań z nieznanym, w swej książce pod tytułem The Eight Tower, ósma wieża, dokonał pewnych obserwacji odnośnie scenariuszy, przypominających ten o wampirze Moka czy Chupacabras. Jednym z nich była między innymi trudność w schwytaniu stworzenia, a nawet jego odporność na ostrą amunicję.
Kill wysnuł dość dziwną tezę, mówiącą o bardzo egzotycznej budowie takich paranormalnych stworzeń. Twierdzi on, że jeśli istota taka, posiadająca wiele oryginalnych cech i zdolności, pojawi się na świecie, może przebywać na nim dość krótko, gdyż dezintegruje się. Czy jednak jest to wytłumaczenie dla fali ataków związanych z wysysaniem krwi? Niemniej jednak nie jest to żadne wytłumaczenie. Podobne zbiorowe akty zainteresowania zjawiskami paranormalnymi to niezwykle ciekawy temat z socjologicznego punktu widzenia. Rodzą się wtedy i utwierdzają nie tylko nowe mity i legendy, ale z czasem wszystko zaczyna łączyć się z UFO. Aktywność dziwnych obiektów tłumaczyć można działalnością Amerykanów, którzy być może widząc rodzący się przykład masowej histerii na Karaibskiej wyspie, postanowili poczynić kilka obserwacji, które mogłyby wydać się przydatne. Nie da się ukryć, że południowoamerykańskie społeczeństwa są dość otwarte na wszelkie informacje o zjawiskach niezwykłych. I jest to kolejny powód, dlaczego z tego regionu tak często dochodzą do nas informacje o wszelkiego rodzaju niezwykłościach. Coś podobnego do fali ataków wampira Moka miało miejsce na Dominikanie oddzielonej od Puerto Rico wąską cieśniną Mona. To właśnie ona, 3 lata po fali zainteresowania wampirem, stała się wręcz legendą. Ataki na zwierzęta zintensyfikowały się przy granicy Dominikany z Haiti na przełomie 1977 i 1978 roku. Szereg incydentów był niemalże powtórką scenariusza z Puerto Rico. Brutalnym i masowym atakom na zwierzęta towarzyszyły obserwacje dziwnych obiektów i spotkania z tajemniczymi istotami, które nękały pracowników plantacji trzciny cukrowej z miasta Barahona. Mówili oni o gigantycznym psie, który atakuje nocami ich zwierzęta. Dysponował on ponoć ogromną inteligencją, będąc w stanie dobierać się do pozamykanych klatek, w których wysysał z ofiar krew. Do tych zaliczały się głównie kury, króliki i koty. Władze Dominikany odrzuciły wszelkie teorie o paranormalnym drapieżniku, oświadczając, że wszystko jest niesmacznym żartem, mającym na celu wywołanie sensacji. Miejscowi jednak nie godzili się z tymi oskarżeniami, uświadamiając władzy, że trudno byłoby im ponosić takie szkody dla żartu. Dominikańska gazeta El Caribe donosiła w grudniu 1978 roku, że dziwne zwierzę przypominające psa atakuje domowe zwierzęta. W jednym z artykułów czytamy: zgodnie z miejscowymi wierzeniami za wszystko odpowiedzialni są Baka lub Dundun, istoty związane z kultem wudu. Mówi się także, że może to być zły duch zesłany przez któregoś z czarowników, albo też czarownica, która złamała pakt z nieczystymi siłami i tuła się po nocy. Oczywiście tam, gdzie istnieje silna wiara w zjawiska paranormalne, pojawiają się również postaci nie z tego świata. Mieszkańcy wsi nie widzieli jednak, jak ich sąsiedzi z wielkich miast, UFO, ale duchy i czarownice. Ci drudzy spotykali już istoty z bardziej współczesnej mitologii, a więc załogantów UFO. To spotkało 5 kobiet z Santo Domingo, stolicy kraju, w listopadzie 1978 roku. A wniosek? W wielu przypadkach ataki drapieżników o rzekomo paranormalnej naturze przebiegają według scenariusza, którego zrozumieć nie potrafimy. Począwszy od zabójczej hieny z Egiptu, przez bestie z żywadą po dzisiejsze przypadki, widzimy w nich szereg podobieństw. Zbieżności między wampirem Moka a jego późniejszą odsłoną w postaci chupacabras są aż nazbyt widoczne. Pierwszym z wielu jest dieta, przebieg ataków, a także reakcja społeczeństwa, mediów i władz. Wydaje się nawet, że to nie jedyne zbieżności. Można pokusić się o stwierdzenie, że podobne wydarzenia mogą mieć naturę cykliczną. Zarówno w latach 70., jak i 20 lat później zjawisko paranormalnych drapieżników rozpoczęło się na Puerto Rico, a potem rozeszło na cały region. Opisy samej istoty były jednak bardzo różne i każda chupacabras wyglądała właściwie inaczej. Potem następował okres spokoju. Interesujące jest to, kiedy panika wokół legendarnego już wampira wybuchnie na nowo. Pewne jest natomiast, że ów wzorzec dotarł również do Europy. Szczególnie wiele relacji na temat chupacabras dociera zza naszej wschodniej granicy, choć ich przyczyny, jak się często okazuje, są mniej paranormalne. Także w Polsce pojawiły się kilkakrotnie podobne sensacyjne doniesienia. Zwykle jednak kończyło się na niepotwierdzonych informacjach. Warto jednak na powyższych przykładach zauważyć rozwój paranormalnej legendy, która w ciągu bardzo krótkiego czasu zaczęła przekraczać granice. Sprawa wampira Moka i pokrewnych mu stworzeń
nie jest zatem jedynie zagadką dla biologów i utrapieniem dla rolników, ale ciekawym fenomenem z punktu widzenia socjologicznego. Autor Scott Corrales, Inexplicata, The Journal of Hispanic Ufology. Opracowanie i tłumaczenie Infra. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu-gadu. Nasz numer 36 08 80 02. 36 08 80 02. No i właśnie pod tym numerem gadu-gadu czekam również między innymi na komentarze wasze dotyczące dzisiejszej audycji, naszego wieczoru kryptozoologicznego. Czekam również na odpowiedzi na pytanie konkursowe, a brzmi ono tak. Czym zajmuje się drakontologia? Czym zajmuje się drakontologia? Przyszły już 4 poprawne odpowiedzi. Po audycji ich autorzy otrzymają drogą e-mailową książkę elektroniczną George'a Eberharta Mysterious Creatures – A Guide to Cryptozoology. A skoro jesteśmy przy książkach, teraz zahaczymy o 2 książki. Jedna co prawda nie jest książką stricte kryptozoologiczną, ale również opisuje w pewnym fragmencie jedną z kryptyd. Najpierw będzie fragment z książki, którą już dzisiaj otwieraliśmy. Będzie to Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia doktora Karla Schuckera. Fragment dotyczący tajemniczego psowatego zwierzęcia z Meksyku. Itzcuintlipotzotli, psi Quasimodo. Może być za późno, by zdobyć okaz innej niezidentyfikowanej istoty, noszącej trudną do wymówienia meksykańską nazwę Itzcuintlipotzotli. Od 150 lat brak jakichkolwiek nowych doniesień na jej temat. Dziwaczne stworzenie zwróciło na siebie uwagę w 1780 roku dzięki rozprawie Historia Antiqua de Mexico, Historia Starożytna Meksyku, pióra jezuity Franciska Javiera Clavijero, wysoko cenionego uczonego Nowego Świata. Itzcuintlipotzotli zamieszkiwał podobno obszar Tarascan w Michoacán w zachodnim Meksyku. Był wielkości psa maltańczyka. Miał małą głowę, podobną do wilczej, bardzo krótką szyję, pomarszczony pysk i niewielkie, zwisające uszy. Co osobliwe, jego kończyny były przednie, były nieproporcjonalnie krótkie w stosunku do tylnych, a skórę pokrywały czarne, brązowe i białe łaty. Najdziwniejszy jednak był niemal groteskowy garb, prawdopodobnie twór tłuszczowy, a nie kostny. Na całej długości grzbietu od łopatek do ud. Tę właściwość budowy odzwierciedla częściowo nazwa zwierzęcia. Pocotli znaczy garbus. Zwierzę miało tak osobliwy wygląd, że niektórzy zoologowie wątpili, czy należy je zaliczyć do rodziny psów. W takim przypadku byłoby ono psem wyjątkowej brzydoty. Przypuszczali nawet, że Itzcuintlipotzotli jest gryzoniem. Z wizerunków zwierzęcia, które przetrwały do naszych czasów, można wnioskować, że brzydal miał więcej wspólnego z psem niż z gryzoniem. Nie wiadomo jednak, jak go sklasyfikować. Wiadomo natomiast, że już wyginął. Ostatnia wzmianka o udokumentowanym spotkaniu z niezwykłym stworzeniem pochodzi z 1843 roku. W książce Life in Mexico Frances Calderon de la Barca opisuje martwe zwierzę wiszące na haku przy drzwiach gospody w dolinie Guajimalco. Nie natrafiłem nigdzie na informacje o tym, by którekolwiek z muzeów miało w swojej kolekcji zachowany okaz. Prawdopodobnie tą samą kryptydę opisuje w swojej książce kynolog Hans Bauer, zatytułowanej Z psem przez stulecia. Książka została wydana w Polsce w 1964 roku i jej fragment podesłała mi kilka lat temu Ewa Pocieżnicka, za której bardzo z tego miejsca pragnę podziękować. Cytat z tej książki brzmi tak.
Rentgenologicznym kuriozum na ziemi południowoamerykańskiej były i są nagie psy o bezwłosym ciele i szaro-łupkowym kolorze skóry. Zastał je już Kolumb na wyspach zachodnioindyjskich. Zetknął się z nimi również Fernando Cortés, zdobywca Meksyku. Według relacji Hiszpanów były one głównie rozpowszechnione w Meksyku. Zwierząt tych, zwanych przez tubylców Intiquindi, przepraszam, również dosyć trudna nazwa, przypuszczalnie w nikłym stopniu używano do celów łowieckich. Z powodu swojej nieochronionej skóry mało nadawały się do tej czynności, ścierały sobie bowiem ciało na kaktusach, dzierniach krzewów i, rzecz znamienna, rany te bardzo źle się goiły. Nagie psy były obok indora i wołów piszmowych tym cenniejsze jako dostawcy mięsa i szybko obrastały tłuszczem. Zdobywcy przywieźli ze sobą mnóstwo zwierząt domowych, których mięso lepiej smakowało niż nagich psów, toteż powoli traciły one swoje znaczenie. Później sankcje policji sanitarnej, wymierzone przeciwko zwierzętom podejrzanym o roznożenie chorób, godziły przede wszystkim w nagiego psa. Nawet wtedy, gdy był zupełnie zdrów, najmniejsze niewinne rany na jego skórze budziły podejrzenia, iż są to parchy. Mimo tego defektu, nagi pies jest zwierzęciem odpornym, biernym i czujnym. Ani silny upał, ani zimno nie wpływają na jego dobre samopoczucie. Z widocznym zadowoleniem lubi się tarzać nawet w śniegu. Robactwo się go nie ima. Skóra wykazuje wszystkie możliwe odcienie brunatności. Tutaj nie ma co prawda nic o łatkach, ale ta brunatność wskazuje na pewne podobieństwo wyglądu. Niektóre okazy noszą dziwacznie wyglądającą koronę z włosów na głowie, chwast na końcu ogona i skierowane do tyłu pęczki włosów na palcach. Tego typu zwierzęta uważa się za specjalnie cenne. Dwa takie osobniki, podarowane przez pewnego kupca z Nikaragui, żyły na przełomie stulecia w berlińskim ogrodzie zoologicznym. Na niemieckich wystawach poza tym rzadko nagie psy pokazywano. Dzisiaj stały się one dużą rzadkością także w Meksyku. Pewien Niemiec, który się w tym kraju osiedlił i dokonywał dalszych podróży w ciągu 5 lat, widział zaledwie 8 takich sztuk. Wielu znajomych zaś powiedziało mu, iż wprawdzie sporo o nagich psach słyszeli, lecz jeszcze ich nigdy nie oglądali własnymi oczyma. Te nieliczne, które zdarza się tu i ówdzie spotkać, Europejczycy chętnie wykupują. Zupełnie natomiast wyginęła dziwna odmiana nagiego psa. Pies garbaty, Holoid Squinty, jak nazywają go Meksykanie. O żadnej rasie psa nie mamy tak mało wiadomości jak o nim. Jedna z nielicznych wzmianek znajdujemy w Historia Animalium et Mineralium Nowe Hispanie Franciszka Hernandeza, osobistego lekarza Filipa II Hiszpańskiego, który został wysłany do Meksyku. Na przytoczonym rysunku uderza nas oprócz garbu na plecach przede wszystkim głowa, osadzona niemal bezpośrednio na tułowiu, a w dodatku poniżej poziomu grzbietu. Tak owo tajemnicze zwierzę psowate opisywał Hans Bauer w książce zatytułowanej Z psem przez stulecia. Proponuję teraz krótki muzyczny przerywnik, po którym przejdziemy do ostatniej części naszej dzisiejszej audycji, w której podyskutujemy o kryptydach wodnych. Radio Paranormalium. Napisz do nas na gadu-gadu. Nasz numer 36 08 80 02, 36 08 80 02. Paranormalium na Facebooku facebook.com/paranormalium. Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. facebook.com/paranormalium. I zgodnie z zapowiedzią przejdziemy za momencik do dyskusji na temat słodkowodnych ośmiornic i innych
kryptyd podwodnych. Pozwolę sobie jeszcze tylko przypomnieć, że naszej audycji dzisiaj towarzyszy konkurs. Pytanie brzmi: czym zajmuje się drakontologia? Czym zajmuje się drakontologia? Odpowiedzi można nadsyłać na nasze radiowe gadu-gadu 36 08 80 02 36 08 80 02. Pod tym numerem czekam również na Wasze komentarze dotyczące dzisiejszej audycji. Mimo iż współczesna nauka nie zna gatunków ośmiornic zamieszkujących zbiorniki wody słodkiej, liczne relacje zdają się na to wskazywać, iż wkrótce jednak takie poznamy. Te tajemnicze kreatury opisywane są jako mające najwyżej 3 stopy, czyli około 90 cm długości, choć jeśli zaliczyć do nich również ośmiornice z Oklahomy, bywają znacznie większe. Zawsze podkreślana jest ich wyjątkowa brzydota i charakterystyczne blado-szare zabarwienie skóry, które według niektórych naukowców może być nową formą kamuflażu. Czasami nazywa się je językami z powodu wystawania nad powierzchnię wody matek, gdy reszta ciała jest niewidoczna. Co intrygujące, zwierząt tych nie znajdziemy w jakimś tropikalnym rajskim zakątku, ale w rzekach i strumieniach położonych na jałowych równinach wschodnich, południowych i środkowych stanów USA. Spotyka się je w stanach Kentucky, Indiana, zachodnia Virginia. Są też doniesienia o występowaniu w rzece Ohio. Raz udało się nawet zaobserwować płynącego osobnika. Na podstawie wykonanego zdjęcia znalezionego okazu naukowcy ustalili jego podobieństwo do znanych nauce gatunków: Octopus buryi, Octopus filosus, Octopus hummelinki. Stworzenie ze zdjęcia nie prezentowało jednak żadnego typu zabarwienia spotykanego u znanych gatunków. Ośmiornice słodkowodne nie tylko zadziwiają, ale też często przerażają i bywają śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi. Niektórzy uważają, że mogą być to krewni czegoś z Berkeley Square, tajemniczego, przerażającego bytu, który ponoć zamieszkiwał pewien dom przy Berkeley Square w Londynie. Według niektórych badaczy mógł on przywędrować z londyńskiej sieci kanalizacyjnej. Łączone są również z legendarnymi, bardzo niebezpiecznymi potworami z Diabelskiego Jeziora. Noszą również znamiona podobieństwa do zwierzęcia zwanego Luska, zamieszkującego podwodne jaskinie na Bahamach. Większym i bardziej drapieżnym gatunkiem słodkowodnej ośmiornicy może być ośmiornica z Oklahomy. Jest ona opisywana jako będąca w przybliżeniu rozmiarów konia, z małymi, przenikliwymi oczami, wieloma mackami oraz posiadającą skórzastą, czerwono-brązowawą powłokę ciała. Ten opis według niektórych badaczy nosi znamiona podobieństwa do afrykańskiego potwora Lau, który jednak wydaje się raczej przypominać plejozaura. Jako miejsce występowania ośmiornicy z Oklahomy wymienia się wiele zbiorników wodnych, ale w szczególności trzy z nich: jezioro Thunderbird, jezioro Olgard i jezioro Tenkiller są kojarzone z tą istotą. Ośmiornica z Oklahomy ma być niebezpiecznym, nienasyconym drapieżcą, w dodatku zażarcie broniącym swego terytorium. Obarczana jest odpowiedzialnością za wciąż wysoką śmiertelność kąpiących się w tym rejonie osób. Przez miejscowych porównywana jest do pijawki. Ta agresywność, jak i używanie podczas ataku macek, upodobniają ją do monstra, które rzekomo zamieszkuje odmęty Diabelskiego Jeziora w stanie Wisconsin. Jako że ośmiornice nie są w stanie oddychać w wodzie słodkiej, z pewnością nie są to zbłąkane osobniki morskich gatunków. Jeśli miałyby istnieć słodkowodne głowonogi, powinniśmy się spodziewać również odkrycia gatunków zamieszkujących środowiska pośrednie, jak estuaria. Prawdopodobnie te ośmiornice przystosowały się do słodkowodnego trybu życia dopiero niedawno. Mark Hall wysnuł nawet teorię, iż mogą to być ocalałe do naszych czasów wieloraki, Eurypteridia, olbrzymie stawonogi żyjące w Paleozoiku, przodkowie dzisiejszych skorpionów. Na to mogłaby wskazywać jednak tylko jedna obserwacja. Mogą to być również meduzy. Zanotowano pojawienie się meduzy w słodkowodnym stawie w stanie Illinois, co dowodzi ich umiejętności przetrwania w wodach słodkich. Niektórzy ludzie uważali, że mogą to być zbiegli domowi pupili, a nawet głupie żarty. Opracował Sznapi, czytał Maury. Radio Paranormalium. Powrócimy do książki Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia.
autorstwa doktora Karla Schuckera. Jest tam taki dział poświęcony może nie samej Nessie szkockiej, ale krewnym tego zwierzęcia. Poznajmy więc jednego z tych krewnych, Moraga, potwora z Loch Morar. Najsłynniejszym krewnym Nessie jest Morag, rzekomy potwór z jeziora Loch Morar. Podobnie jak w przypadku Nessie, jego historia zaczyna się wiele stuleci temu, o czym świadczy stara szkocka piosenka. Morag z zwiastun śmierci, olbrzym z zielonego Morar, jeziora bez dna. Tam mieszka potwór Morag. Jezioro Loch Morar ma 18 km długości, około 2,5 km szerokości i ponad 300 metrów głębokości. Jest najgłębszym jeziorem słodkowodnym w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od mętnego jeziora Loch Ness, wody Morar są przejrzyste, przedmioty znajdujące się pod wodą nawet na znacznej głębokości można więc obserwować z dużą dokładnością. Świadczy o tym relacja turysty Roberta Duffa o niezwykłych wydarzeniach z 8 lipca 1969 roku. Stolarz z Edynburga łowił ryby w zatoce Meble na południowym brzegu jeziora, gdzie woda ma zaledwie 5 metrów głębokości i jest kryształowo przeźroczysta. Nagle zauważył coś, co opisał jako olbrzymią jaszczurkę, leżącą bez ruchu na białym, pokrytym liśćmi dnie jeziora. Duff oszacował, że zwierzę miało około 6 metrów długości, głowę podobną do wężowej, bez małżowin usznych, podłużne oczy i olbrzymią paszczę. Jego ciało było pokryte szaro-brązową szorstką skórą, stwór miał 4 kończyny, przy czym przednie były zakończone łapami o 3 palcach. Miał również ogon. Duff był tak zaskoczony, że natychmiast odpłynął. Powrócił później w to samo miejsce, ale zwierzęcia już tam nie było. Niezwykle dramatyczne było 5-minutowe spotkanie z potworem, które 16 sierpnia 1969 roku przeżyli Duncan MacDonald i William Simpson. Około godziny 21:30, kiedy było jeszcze widno, płynęli wzdłuż jeziora z prędkością 6 do 7 węzłów żaglówką wyposażoną w silnik. Nagle MacDonald, który prowadził łódź, zobaczył w odległości 20 jardów szybko zbliżające się zwierzę. Kilka sekund później uderzyło ono w burtę, pozornie przypadkowo, lecz z wystarczającą siłą, by spadł czajnik stojący na kuchence gazowej. MacDonald próbował przepędzić bestię wiosłem, przerażony, że łódka może się przewrócić. Wiosło jednak było stare i pękło. Kiedy to zobaczył Simpson, chwycił strzelbę, wybiegł z kajuty i strzelił do zwierzęcia, które powoli odpłynęło w głębiny. Więcej go nie ujrzeli. Nie zauważyli również śladów krwi ani znaku, że pocisk trafił do celu. Według Simpsona i MacDonalda widzieli tylko fragment zwierzęcia o długości 7,5 do 9 metrów. Skóra osobliwego stworzenia miała barwę brunatną, a 3 garby wystawały nad wodę na wysokość około 45 cm. Głowa potwora była brązowa, o wężowym kształcie. Miała około 30 cm szerokości i wystawała nad wodę na 45 cm. 1 sierpnia 1996 roku nadeszła zniepokojąca wieść, że Cameron Turner, nurek z Darlington, odkrył w Loch Morar na głębokości 18 metrów kości olbrzymiego nieznanego zwierzęcia. Czy były to śmiertelne szczątki Morara? Niestety nie. Już następnego dnia biolodzy zidentyfikowali je jako kości jelenia. Pozwolę sobie również przytoczyć dosyć długi fragment książki Karla Schuckera Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia, traktujący o innych krewnych Nessie.
Sejleak i inne potwory. Murar to olbrzymie jezioro. Do jego odległych brzegów można dotrzeć tylko łodzią. Podobnie jest w przypadku Loch Shiel, piątego pod względem wielkości jeziora w Szkocji. Długości 27 km, szerokości od 1,1 do 1,6 km i maksymalnej głębokości 128 metrów. Tutejszy potwór nazywa się Sejleak. Jego dzieje badał pilnie mnich Cyril Dickhoff z opactwa benedyktyńskiego Fort Augustus. Zgromadził liczne informacje o osobliwym zwierzęciu, ale zmarł w 1970 roku, zanim ukończył książkę na jego temat. Jedno z doniesień pochodzi z 1905 roku. Podczas żeglugi przez jezioro na pokładzie małego parowca pocztowego Clan Ranald, niejaki Ewan McIntosh, Ian Crookback oraz dwaj chłopcy widzieli przez lunetę trzy garby wystające nad powierzchnią wody. Potężnego potwora o masywnej głowie, płaskim pysku, długiej grubej szyi i siedmiu garbach na grzbiecie widział również przez lunetę Ronald McLeod. Zwierzę wynurzyło się z wody w Sandy Point pewnego popołudnia 1926 roku. McLeod twierdzi, że było większe niż Clan Ranald. Inne szkockie jeziora, w których podobno widywano potwory, to Arkaig, Baiste, Lochy, Lomond, Oig, Quinnog i Drake. W dzienniku z 3 października 1857 roku angielski polityk Lord Malmesbury zapisał, że jego łowczy John Stuart dwukrotnie widywał zwierzę o końskiej głowie i zadzie morskiego konia, wygrzewające się tuż pod powierzchnią Loch Arkaig. To intrygujące, że zgodnie z tradycją Wee Oiki z Loch Oig, nieco na południe od Loch Ness, ma spłaszczoną głowę, w odróżnieniu do charakterystycznej końskiej głowy licznych innych potworów ze szkockich jezior. Natomiast według A.J. Robertsona, głowa olbrzymiego czarnego potwora o wężowych kształtach, który wynurzył się na powierzchnię pewnego letniego dnia 1936 roku, przypominała psią. Robertson zauważył bestię płynąc łódką wzdłuż południowo-zachodniego brzegu jeziora. Inni obserwatorzy porównują Oiki do potężnej wydry. Podczas świąt wielkanocnych 1980 roku państwo Maltman z córką biwakowali na brzegu Loch Lomond w Luz, kiedy w odległości zaledwie 200 metrów głowa i smukła szyja wynurzyły się na powierzchnię wody na wysokości około 1,5 metra. Widoczny był również czarny grzbiet potwora. Zadziwiające widowisko trwało około 30 sekund, po czym głowa szybko zanurzyła się pod wodę i już się nie pojawiła. Maltmanowie byli tak przerażeni, że rzucili się do ucieczki. Powrócili nieco później, by spakować rzeczy i wyruszyli w drogę powrotną do domu. Ostatnio największe zainteresowanie mediów budzi kuzynka Nessie imieniem Lizzie. Potwór z Loch Lochy, trzeciego pod względem głębokości jeziora w Szkocji, liczącego 16 km długości. Niewidziana od 36 lat Lizzie powróciła na strony tytułowe gazet we wrześniu 1996 roku. Wówczas goście i personel hotelu Corrigor Lodge, mającego widok na jezioro, mogli obserwować potwora z długości 3,6 metra. Ciemna, tajemnicza bestia o zaokrąglonej głowie i trzech garbach wynurzyła się z wody i zaczęła pływać w koło. Według studentki psychologii z Uniwersytetu w Aberdeen, Katrina Allen, obserwującej stworzenie przez lornetkę, na pewno nie było ono podobne do morsa, wydry, morświna ani delfina. Przepraszam. Pod koniec lipca 1997 roku, sześcioosobowa wyprawa z udziałem nurka Camerona Turnera pod kierunkiem Garego Campbella, prezesa klubu miłośników potwora z Loch Ness, postanowiła przeprowadzić badania sonarowe w Loch Lochy. Już pierwszego dnia badacze osiągnęli zachęcający sukces.
Za pomocą echolokacji wykryli wielki, niezidentyfikowany obiekt pływający w środku jeziora. Oszacowano, że ma on około 4,5 do 6 metrów długości, a zatem więcej niż którekolwiek ze zwierząt żyjących w jeziorze. Turner powrócił nad Loki we wrześniu 1997 roku, ale nie znalazł nowych dowodów na istnienie potwora. Podobnie jak w przypadku Nessie, istnieją podstawy, by przypuszczać, że obserwatorzy istotnie zauważyli coś więcej niż błędnie zidentyfikowane wydry, foki, jesiotry, węgorze, ptaki, łodzie czy wodorosty. Nie wiadomo jednak, co to było. W tym miejscu można przytoczyć wszystkie wyjaśnienia przywoływane w związku z Nessie. Potwór może być plezjosaurem, nieznanym okazem foki o długiej szyi, tajemniczym wielorybem zeuglodontem o ciele wydłużonym w wyniku procesów ewolucyjnych. Nie ma jednak dowodu na jego istnienia i dlatego wszelka klasyfikacja rodzajowa i gatunkowa jest niemożliwa. Jeśli istotnie przytoczone relacje są prawdziwe, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że zwierzę potrafi przemieszczać się drogą lądową lub pokonywać odległość między jeziorami dzięki łączącym je rzekom. Jest to bowiem jedyny sposób wyjaśnienia jego obecności w jeziorach małych lub niedostatecznie zaopatrzonych w ryby czy inny pokarm, gdzie z całą pewnością nie mogłyby się rozwijać ani przetrwać tak duże zwierzęta. Na tym kończy się rozdział książki Karla Schuckera Tajemnicze zjawiska na planecie Ziemia, poświęcony potworom wodnym. Audycja dobiega już powoli końca. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić Arka Peterka, redakcję Grudziąckiego Radia Internetowego oraz wszystkich użytkowników portalu kryptozoologia.pl oraz paranormalium.pl, którzy tak licznie dzisiaj zgromadzili się przy komputerach i słuchali naszej audycji. Była to specjalna audycja Wieczór Kryptozoologiczny w Radiu Paranormalium, zorganizowana z okazji 7 urodzin portalu kryptozoologia.pl. W audycji udział wzięli Ivelios, Arek Paterek, Maverick, Hubert Chłopicki oraz Grupa Infra.